Nie można zaczynać naprawy państwa od stosowania metod, które są w istocie rzeczy kompletnie niezgodne z konstytucją. Prawda jest taka, że konstytucja jest po stronie Dudy. Tylko, że nie ma już organu, który miałby to orzec. Ale jeśli ktoś tutaj od 15 października robi sobie jaja z polskiej konstytucji, to tutaj jest ekipa Donalda Tuska. On jest politykiem, który nie ma już nic z Polakom do zaproponowania. Gdzie są te projekty ustaw naprawiających państwo polskie, ja się pytam, gdzie? gdzie Grzegorz Braun się będzie rozkręcał coraz bardziej i akcja z gaśnicą w Sejmie nie będzie jego ostatnią. Znaczy, nadzieję na to, że człowiek o tym stanie umysłu, jaki ma Grzegorz Braun, się może uspokoić, że ktoś mu tam wyperspaduje, że może to nie było dobrym pomysłem, jest w całkowitym błędzie. Braun uważa, że to było jego najsensowniejsze posunięcie, być może w całej dotychczasowej karierze politycznej. Dla Putina jesteśmy celem numer dwa po krajach bałtyckich. My się od tego nie wywiniemy. Nawet gdyby tu pan Braun zaczął jakieś negocjacje. Morawiecki ma inny problem. Ten majątek. Poza wszystkim innym naprawdę w pisie też zrozumieli, że mają człowieka, który ma majątek powyżej 100 milionów, i on się nijak nie nadaje na lidera takiej partii jak pis. Dzień dobry, patrycjusz wyżga, witam. Na kanale Dida Skali. To jest takie miejsce, w którym próbujemy Państwu. Wyjaśniać detale, szczegóły. Didaskalia więc rodzaj instrukcji, wyjaśnienia świata spojrzenie na ten szeroki obraz rzeczywistości od strony, może nieco mniej oczywistej robią to fantastyczni goście, którzy, zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą, opowiadają nam o tych detalach. Widzą Państwo, że Didaskalia dzisiaj mniej błękitne niż zwykle bardziej szare. Ktoś swoją drogą kiedyś powiedział, że szarość jest kolorem prawdy, no bo ani czarny, ani biały, świat nie jest tak jednoznaczny, jest bardziej szary, są półcienie. Szarość w didaskaliach oznacza, że będziemy poruszali tematy związane z polityką krajową. Ta szarość będzie nam towarzyszyła częściej i bardzo byśmy chcieli, żeby Państwo na pierwszy rzut oka wiedzieli, że jeśli kolor szary w didaskaliach to krajowa polityka. A skoro zaczynamy taki minicykl, czy taki didaskaliowy kącik, to nie mogło być lepszego człowieka na otwarcie, na premierę i na debiut tego minicyklu niż profesor Antoni Dudek. Witam. Dzień dobry panie profesorze. Mógłbym powiedzieć, że historyk, że, że politolog, że uniwersytet kardynała Stefana Wyszyńskiego, że YouTuber, YouTuber, państwu znany doskonale, chętnie oglądany kanał Dudek o Historii, serdecznie na YouTube polecam, ale przede wszystkim chciałbym państwu powiedzieć, że to jest autor najnowszej książki o najnowszej historii Polski. Historia polityczna Polski 1989-2023, najnowsza książka pana profesora, która właśnie wyszła i która będzie nam towarzyszyła podczas tej rozmowy, bo, no, bo będziemy a może rozmawiali o tym, co się dzieje i co się wydarzy, ale to wszystko korzenie także w tej najnowszej odsłonie, bo to jest książka, która się kończy z końcem pisu. Kończy się nie z końcem PiSu, tylko z 15 października 23 roku, czyli kończy się wynikami wyborów. To nie jest jeszcze koniec PiSu, jak niektórzy uważają, natomiast to jest koniec PiSu przy władzy, a właściwie początek końca PiSu przy władzy, bo ten PiS będzie tą władzę jeszcze przez jakiś czas tracił, a najważniejszym symbolem tego będzie oczywiście prezydent Andrzej Duda. Ale w każdym razie ostatni fragment tej książki to narodziny kordonowej koalicji. Ale czy to nie jest tak, że my oglądamy Koniec PiSu, koniec Prawa i Sprawiedliwości, upadek tej formacji, jakiś rozłam tej formacji. Co się dzieje z PiSem? Zacznijmy od tego, że przed laty Michał Kamiński opublikował taką książkę Koniec PiSu, i akurat tak się dla niego nieszczęśliwie to złożyło po rozstaniu oczywiście z tą partią, że akurat to było przed przeddzień dojścia PiSu do władzy jego ośmioletnich rządów, więc nie. Ja bym końca PiSu tak łatwo nie ogłaszał, natomiast rzeczywiście PiS jest dzisiaj w potężnym kryzysie. Po pierwsze, związanym z tym, że on się nie spodziewał takiego przebiegu wydarzeń, co jest zdumiewające, bo sondaże pokazywały, że PiS nie będzie miał samodzielnej większości, i tak jakby prezes Zachilu. Hipnotyzował swoją partię, powiedział, słuchajcie, te wszystkie sondaże to jest ściema, będziemy mieli trzecią samodzielną kadencję, tylko uwierzcie we mnie. No i teraz nagle się okazało, że mają największy klub, ale nie mają owej większości rządu, nie mają, mają jeszcze prezydenta, no ale widać jak ta władza im z rąk zaczyna się usuwać. Ale dalej w niego wierzą, to znaczy mam wrażenie, że dalej go tak słuchają i dalej... To prawda, dlatego że to jest partia... To mówiłem też w tym programie, która ma wszelkie cechy sekty politycznej, zwłaszcza na tym wyższym szczeblu, tego aktywu kierowniczego. Oni nam wierzą w prezesa Kaczyńskiego jak w górę, nie jak w normalnego lidera, który jest bardziej sprawny od nich, dlatego jest liderem, tylko jako rodzaj wieszcza, proroka. I on teraz musi im na nowo nakreślić sytuację. Prezes intensywnie myśli, na razie nic po 15 października, mówiąc szczerze, nowego nie powiedział, ale za jakiś czas powie. Natomiast w tej chwili oczywiście dla niego najważniejsze są wybory samorządowe, to jest główne wydarzenie, z punktu widzenia PiSu, ale też oczywiście europejskie, choć z innego powodu. No a później to najważniejsze, czyli wybory prezydenckie, gdzie będzie szansa, żeby się odegrać na platformie, czyli utrzymać urząd prezydenta, co będzie niebywale trudne. I dopiero moim zdaniem po przejściu tego, jeśli się, się okaże, że tu się nic PiSowi nie uda, to prezes zacznie myśleć, że może już nie daje rady i może pora na emeryturę. Więc ja nie wierzę w emeryturę prezesa do wyborów prezydenckich. Od razu uprzedzam pana pytanie. Dlaczego ja tak ze zdziwieniem o tym powiedziałem? Bo to wydawałoby się idealna okazja, żeby zakwestionować przywództwo. No jest. Człowiek, jego wizja. Wprawdzie wygrały się wybory, ale właściwie traci. Ale tak się dzieje w normalnych partiach hmm. politycznych. W normalnych, normalnych tylko, partiach. Tylko, tylko, tylko dodam jeszcze jeden na, na, na rzecz mojej tezy argument. no Tym bardziej, że pojawiały się głosy. Już nie tylko w, w, w Marcina Stalerek, który atakuje prezesa Kaczyńskiego, tak. ale nawet w łonie prawej Sprawiedliwości byli ludzie, którzy głośno i publicznie mówili. To jego błąd, jego wina. Ponieśliśmy porażkę. No właśnie, ja tych drugich nie widzę. Owszem, minister Mastalerek się ośmielił powiedzieć to, co jest w tabu w PiSie, ja. że prezes Kaczyński powinien iść na emeryturę. On sam to powiedział: e... 12 miesięcy idę na emeryturę, Jarosław Kaczyński. Ale nie, to, Wie pan, to ja mogę panu pokazać wywiad prezesa Kaczyńskiego z jesieni, wczesnej jesieni 2007 roku, gdzie prezes Kaczyński w wywiadzie dla tygodnika wprost powiedział: Jeżeli PiS nie wygra w tych wyborów, to ja przechodzę na emeryturę. dla to był 2007 rok. Więc nie, zostawmy prezesa deklarację w tej sprawie na bok. Ja uwierzę w jego rezygnację dopiero w dniu kongresu, gdzie on wyjdzie na mównicę i powie, Ja składam rezygnację i na swojego następcę proponuję, bo nie wątpię, tego, z tego nie zrezygnuję. Ale to na razie jeszcze przed nami. Natomiast, natomiast wie pan, w samym pisie jednak on się w tym sensie różni właśnie od takiej większości innych partii politycznych, że przy porażce zawsze podnoszą głowę przeciwnicy. I kiedyś tacy jeszcze w pisie byli na samym początku jego istnienia. No, Ja przypomnę panu, bo zawsze to lubię przypominać, był taki moment w pisie, u schyłku pierwszej dekady istnienia tej partii, gdzie Kaczyński miał tylko trzech zastępców. To był Paweł Zalewski, dziś polityk Platformy Obywatelskiej, to jest nieżyjący Ludwik Dorn, i trzecim, trzecim wiceprezesem był, teraz muszę, muszę sobie przypomnieć, wyleciał mi z głowy, już niestety po covid zdarzają się takie głosy, ale był, był polityk, również dzisiaj związany z drugą stroną sceny politycznej. I to, to pokazuje, że prezes Kaczyński. Miał kiedyś oponentów, tylko że od czasu rozłamu, który zrobił Ziobro z Kurskim w 2011 roku, po przegranych kolejnych przez PiS wyborach, to był właśnie ostatni moment, kiedy takie rzeczy się w PiSie zdarzały. A później od 2011 roku, czyli przez następną dekadę, w PiSie nie ma już żadnej wewnętrznej opozycji. A tam są oczywiście walczące się frakcje, nie lubiący się Sasi nie lubił Morawieckiego, ktoś tam szydło nie lubiła powiedzmy kogoś tam od, od Morawieckiego, ale to są, to są szczegóły. Yy, yy, to było to, że prezes był ponad to, on był arbitrem i to ciągle jeszcze trwa. Natomiast oczywiście, jeżeli oni nie utrzymają większości sejmików, a to im grozi, dlatego wybory samorządowe są tak ważne, jeżeli się okaże, że nie są w stanie wygrać z wyborów europejskich, bo jednak obecna koordynowa koalicja wystawi jedną listę, nie wiemy czy to zrobi, a jak wystawi jedną listę, to niewątpliwie PiS przegra, to będzie już druga klęska, no i na końcu najgorsze czarny sen prezesa, kogo wystawić w wyborach prezydenckich, bo to jest rzeczywiście dla PiSu największy większy dzisiaj problem i prezes ma jeszcze pół roku do, do powiedzmy wczesnej jesieni tego roku na zastanawianie się, a później trzeba tą twarz pokazać i zacząć ją lansować, żeby ona przez te 9 miesięcy, czy tam powiedzmy 12 powtórzyła słynną drogę Andrzeja Dudy sprzed dekad. Pamiętam Pan, ostatnio rozmawialiśmy o młodym dżentelmenie z Trójmiasta, nazywa się Płażyński. Tak. Zwiększa się, zwiększają, zwiększyły się jego szanse od naszej ostatniej rozmowy, czy się nie zmieniły? Czy pan, co, nie jest... potrafię na to pytanie odpowiedzieć, bo, bo z jednej strony mogło się zwiększyć, bo, bo nie tylko Pan o tym nazwisku mówi, ono jest jedno z tych wymienianych, że to może być taki Duda bis, natomiast od tego czasu być może też przyrosła jego wróg, liczba wrogów wewnątrz PiSu, którzy tam pod nim ryją Właśnie i, dlatego, i, że, że, i faszerują że się prezesa plotkami na temat Płażyńskiego, żeby mu zaszkodzić. Ja. Więc Podsumowując, my tego nie wiemy, natomiast wiem jedno PIS będzie rzeczywiście robił bardzo szczegółowe badania, nie tylko dotyczące Płażyńskiego, ale i innych, i wybierze tego, który będzie moim zdaniem, tu prezes wierzy w badania, bo tak kiedyś dudę jednak no wycypowano, tak. że, że to ma sens. Więc nie sądzę, żeby to był któryś z jego, tych najstarszych druchów w rodzaju nie wiem, błaszczaka, czy, czy, czy Beaty Szydło, bo niektórzy też tak uważali, że to będzie właśnie taka postać z tych starych pisowców. No więc nie, tu już prezes rozumie, że to nie tędy droga. To czyli taka chłodna Analiza i taki typowy koniunkturalizm. No, po prostu postawimy na konia, który ma największe szanse, w, wedle tych narzędzi analitycznych. Wydaje mi się, że tak, dlatego że inaczej, no, na dziś najpopularniejszym politykiem PiSu w świetle badań jest ciągle Mateusz Morawiecki, ale mało kto nawet chyba w PiSie wierzy, że on byłby w stanie wygrać wybory prezydenckie. Więc raczej Mateusz Morawiecki musi teraz mieć fazę, że tak powiem, spoczynku i, i zejścia trochę z pierwszej ligi, też pierwszej, z pierwszej sceny, tej głównej sceny politycznej, ale za jakiś czas być może wróci, no, jeśli będzie chciał. To wróci, dlatego że i y, 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 tu to jest najważniejsza jakby informacja, chcę przekazać ją wszystkim, mianowicie PiS nie zniknie, nawet jeżeli zniknie szyld PiSu, dlatego że to jest pewien sposób myślenia o Polsce, pewna wizja Polski. Ja to powtarzam wielokrotnie, niektórzy żartowali, że rządy PiSu to była rekonstrukcja sanacji. To nieprawda. W pewnych zakresie była oczywiście to podobieństwa, ale w istocie rzeczy Pis jest reinkarnacją narodowej demokracji, czyli Endecji. I to jest nowe, z pewnymi różnicami oczywiście, to jest jasne, po postulatach nie wszystkie rzeczy mogą być identyczne to jeden do jednego. Natomiast to jest pewien sposób myślenia o Polsce. Powiem wprost, nacjonalistyczny, który się uformował pod koniec XIX wieku. I dopóki narody, takie jak je ufor znamy, uformowane w XIX wieku, istnieją, tak długo będzie istniały formacje nacjonalistyczne. I w związku z tym, to może się nie nazywać PiS, ale to będzie dalej de facto kontynuacja tego myślenia, którego założycielem jest Dmowski, Balicki i Popławski. A jaka część polskiego społeczeństwa mniej więcej ma taką wrażliwość. A, i to jest najważniejsze pytanie, na które e, odpowiedź jest następująca, a to się zmienia w czasie. Znaczy, w moim przekonaniu dziś to jest jedna trzecia, mniej więcej aktywnych wyborczych, O tyle PiS dostał wyborach, oczywiście jest jeszcze Konfederacja z Bosakiem, ona też tam coś e, urywa, prawda, PiSowi niewiele, ale troszkę ubiera, więc to jest jedna trzecia, mniej więcej. Natomiast to może być więcej lub mniej, w zależności od, e, powiedziałbym, bo jest taka część społeczeństwa, która się tak chwieje, prawda, i, i, i czasem ona jest bardziej po stronie PiSu, byłbym momenty, gdzie PiS miał 43%, yy, a Konfederacja też tam coś zbierała, więc to się już zbliżało do 50%. Teraz to trochę opadło. Za jakiś czas może znowu wzróść. To będzie zależało od generalnie bardzo wielu czynników. Więc to nie jest stałe, ale to jest moim zdaniem nigdy... Ja nie, nie przypominam sobie, żeby to spadło kiedykolwiek poniżej 20%, tylko to kiedyś było rozproszone na wiele różnych partyjek prawicowych, więc tego tak nie było widać. Ale to zawsze moim zdaniem jest co najmniej 1 piąta, a może być nawet połowa aktywnych wyborczo yy, Polaków. Mówię aktywnych wyborczo, mamy też grupę konsekwentnie, która nie chodzi na żadne wybory i ona nie, nie liczy się z punktu widzenia Jasne. demokratycznej polityki. Ale to nie oznacza, że pozostałe 70% ma lewicową wrażliwość. Nie. Pozostałe ma bardzo różną wrażliwość. Ma wrażliwość liberalną, ma wrażliwość, powiedziałbym taką chadecką, ale nie w duchu nacjonalistycznym. To jest bardzo zróżnicowane. Taką klasyczną lewicową, tożsamość, chcielibyśmy jeszcze zdefiniować dokładnie co hmm, to tak. jest lewicowa. No, to oczywiście jest nieco więcej niż ma dzisiaj Lewica w tym Sejmie i te, ten wynik, który dostała 15 października, natomiast, natomiast to, to, to dzisiaj nie jest grupa większa niż kilkanaście procent. Ale to się zmienia na korzyść lewicy, dlatego że jak się odniesie to do młodego pokolenia, to widać to też wybory 15 października pokazały, tu jest bardzo duży przyrost tego typu nastrojów wśród młodzieży, więc jeśli to się nie zmieni, to przez najbliższe lata to wahadło, ja zawsze mówię o takim wahadle nastroju społecznych, które się zaczęło odchylać w drugą stronę od jesieni 20 roku, zaraz wyjaśnię, dlaczego uważam, że wtedy, to ono się będzie dalej przesuwało. Otóż ja uważam, że Poza wynikami wyborów jest coś takiego... Bardziej głębszego. Ja to nazywam właśnie takim wahadłem nastroju społecznym, które się przesuwa jakby od lewa do prawa i powiedziałbym do jesieni 20 roku wychylało się cały czas w prawą stronę. I apogeum oczywiście były wybory prezydenckie w 20 roku i taki z trudem osiągnięty, ale zwycięstwo dudy. I to był symboliczny moment największego wychylenia tego wahadła. Po czym nastąpiły te słynne protesty przeciwko wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji. Widzieliśmy tych młodych ludzi tam krzyczących na tych księży i tak dalej. I ja wtedy zrozumiałem, że coś się w Polsce zaczyna zmieniać, że to wahadło się zatrzymało, a skoro się zatrzymało, a ono się nigdy hmm. na stałe nie może zatrzymać tak w miejscu, się zacznie się w drugą hmm. stronę przesuwać. I to, co się stało 15 października tego roku, jest dla mnie dowodem właśnie, że to wahadło już zaczyna iść wyraźnie bardzo w drugą stronę, ale ono się jeszcze bynajmniej nie zatrzyma. Ono się będzie wychylało coraz bardziej w tą lewą stronę. Hmm. Pytanie, jak daleko? To myślę bo to wahadło nie działa w rytmie kolejnych kadencji. Ono raczej działa znacznie, powiedziałbym, w dłuższych interwałach czasowych, czyli ja podejrzewam, że to jest kwestia całej tej dekady i dopiero pod koniec tej dekady będziemy widzieli jak daleko ono się wychyliło. No nie wykluczam, że możemy na koniec dekady kogoś z dzisiaj partii razem widzieć w roli szefa rządu. Ja wiem, że to dzisiaj brzmi surrealistycznie, ale jeżeli pewne rzeczy się będą bardzo wyraźnie przesuwały, no prosta sprawa. Dzisiaj Rdzeniem koalicji kordonowej jest Platforma Obywatelska. Jeżeli temu rządowi nie wyjdzie, a proszę zwrócić uwagę, partia razem jest tą partią, która poparła, ale nie weszła do koalicji, tak jest. to oni się ustawiają na drugim biegunie w stosunku do konfederacji, mówiąc, popis tak naprawdę jest skompromitowany. I teraz jest pytanie, kto będzie beneficjentem popisu, a czy klęski popisu, tak. jeśli ona nastąpi, bo nie musi. Czy bardziej konfederacja, czy bardziej partia razem? No skoro wahadło leci w tę stronę, to zdecydowanie lewicowa partia. A no właśnie, ale ja nie mówię, że tak będzie, tylko że tak może być. Na pewno wahadło się przesuwa, bo być może Tusk zdoła skolonizować całą lewą stronę. Zaczął już przesuwać w lewą stronę. A ma takie e... talenty, to wiemy. Ma, tak, ma. Oczywiście, on jest niezwykle pragmatyczny i on teraz rozumie, że wiatr wieje właśnie w tą stronę lewą, więc będzie coraz bardziej... No zwrócić uwagę. Już jego wielkim sukcesem jest to, że Lewica ma o połowę mniej posłów niż w poprzednim Sejmie. No, czego to jest <noise> rezultat tego przesunięcia na lewo? Tych Wszystkich opowieści Tuska na temat aborcji, na temat polityki społecznej, teraz właśnie jakiś ma być wielki prorodzinny program ogłoszony, Lada Dzień Rządu, więc to widać wyraźnie, że Tusk skręca ostro w lewo. No i zobaczymy, jak mocno skręci, bo jeżeli skręci bardzo mocno, to może się okazać idolem, choć to wątpię, akurat tych najmłodszych Polaków, że to on Zrobił światopoglądową rewolucję w Polsce. Skoro to wahadło przechyla się w lewo, to spadają szanse prawicowego kandydata na to, żeby wygrać wybory prezydenckie. A jeśli jest właśnie tak, to znaczy, że żaden tam następca Andrzeja Dudy, tylko ktoś zupełnie inny będzie następnym prezydentem, na przykład Szymon Hołownia. Tak, istnieje taka możliwość, tylko to jest ogromny problem dla Platformy Obywatelskiej, bo jednak Hołownia nie jest od nich. Cała partia Hołowni powstała, aż trudno to dzisiaj uwierzyć, ale jednak w proteście przeciwko temu, że Platforma się nie sprawdziła jako reprezentant tego centrowo-liberalnego elektoratu. Zresztą to była kolejna taka próba po wcześniejszej próbie Petru jego nowoczesnej. I w tej chwili, gdyby rzeczywiście Hołownia został prezydentem, no to dla Platformy to jest w istocie rzeczy gigantyczny cios. Dlaczego? No bo z Hołownią się nie da już tak spolaryzować jak z pisem. Pamiętajmy, że cała architektura polskiej polityki od 2005 roku jest oparta, to jest połowa tej książki, jak ktoś chce uważnie przeczytać, to, to zobaczą trzy ostatnie wielkie rozdziały od 2005 roku, jest oparta na tym polaryzacji PiS-platforma. I symbolem tego jest na przykład zawsze wybory prezydenckie. Od 2005 zawsze w drugiej turze wyborów prezydenckich się spotyka kandydat pis z kandydatem platformy. Więc gdyby się nawet pojawił Hołownia nawet w drugiej turze wyborów prezydenckich, nie to, to już nagle, nawet nie wygrywając, hmm. choć wtedy by oznaczało, że ktoś z PiSu wygra, tak. bo, 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 tak. bo, bo, bo szansa, że się Hołownia z Trzaskowskim spotka w drugiej turze wyborów prezydenckich jest bliska zeru, dlatego że ten rektorat prawicowy jest na tyle duży, że on swojego kandydata do drugiej tury wprowadzi. Ja nie mówię, że to musi być ktoś z PiSu, bo dla PiSu też jest zagrożeniem Konfederacja i na przykład taki bosak mógłby się okazać sprawniejszy od Płażyńskiego, tego nie wiemy. Ale w każdym razie ktoś z prawej strony będzie w drugiej turze wyborów prezydenckich, ale naprzeciwko niego nie może być znaczy w związku z tym jest tylko jedno miejsce albo dla Trzaskowskiego na dziś, albo dla Hołowni. Dla obu. Nie, ja w to nie wierzę, po prostu żeby to przechylić. oczywiście, gdybyśmy zakładali, że to wahadło idzie aż tak gwałtownie, galopująco w tą stronę lewą, no to można powiedzieć, że wtedy rzeczywiście będzie Hołownia z Trzaskowskim walczył w drugiej turze wyborów prezydenckich, ale, ale to wahadło nigdy aż tak szybko ja nie znaczy. biegło w polskiej historii. A dzi na dzisiaj Hołownia ma większe szanse, czy Trzaskowski, żeby Ja powiem do tak, tury. no nie, na razie znamy jeden sondaż, z których wynika, że Trzaskowski ma ciągle większe poparcie. Natomiast nie, nie, nie było w tym sondażu pytania, prawda, o drugą turę, no ale też pytanie o drugą turę Trzaskowskiej kontra Hołownia jest bez sensu, bo takiej drugiej tury nie praktycznie będzie. nikt nie zakłada, mhm. no więc, więc pan, a pamiętajmy, no dzisiaj Hołownia jest na fali wznoszącej, tak. to jest oczywiste związane z popularnością, jakby obrad Sejmu i tego, jak on sobie z tym świetnie radził, no ale tak, po pierwsze zobaczymy, jak to będzie będzie w czasie dalej wyglądało, a po drugie zobaczymy co będzie z Trzaskowskim, którego czeka teraz wielkie wyzwanie, czyli wybory samorządowe, gdzie on będzie walczył o prezydenturę Warszawy. I oczywiste jest dla mnie, że on wygra, ale jest pytanie, w której turze. Dlatego, że w 2018 roku Trzaskowski wygrał w pierwszej turze i to jest ten próg dla niego. Jak on wygra dopiero w drugiej, to ktoś może powiedzieć, na przykład, Jano, zaraz, zaraz, to on na prezydenta Rzeczpospolitej, skoro w najbardziej proplatformowym mieście w Polsce nie jest w stanie wygrać w pierwszej turze wyborów prezydenckich, no to może on w Polsce tej B, tej, tej małych miasteczek już taki popularny nie będzie. Jeszcze mniej popularny. No właśnie, więc, więc inaczej mówiąc, yy, yy, mamy sytuację, w której przed Trzaskowskim, i dopiero po wyborach samorządowych, Myślę gdzieś tak w okolicach końca lata, jesienią tego roku, będziemy widzieli, po pierwsze, jak Trzaskowskiemu poszły wybory prezydenckie w Warszawie, po drugie, czy Hołownia dalej tak fantastycznie sobie radzi z Sejmem, bo może się okazać, że w którymś momencie te jego wszystkie chwyty się opatrzą, a mówiąc krótko, Sejm się zrobi taki, jaki był zawsze, bo część ludzi tego nie widzi, ale ja to widzę, ten Sejm oczywiście nie był taki, jak był w czasach PiSu, Schyłku, kiedy po prostu pod rządami pani Witek to się właśnie zamieniło no, w takie bardzo smutne miejsce, natomiast w tym może się okazać, że ta e, żywiołowość Sejmu jest nużąca, że, że e, e, znaczy inaczej mówiąc, że dla większości ludzi to, co dzisiaj jest, zwłaszcza młodych, bardzo ciekawe, że tam są jakieś debaty gwałtowne, że to wszystko nie jest takie oczywiste, jak było pod schółku rządów PiSu, opatrzy, się znudzi i nagle Hołownia też się znudzi. No. Problem polega na tym, że czy się uda utrzymać przez półtora roku zainteresowanie tak duże? Mi się wydaje to strasznie trudne. Ale czy Szymon Hołownia jest pop... Politykiem, takim gwiazdorem show biznesu, popularnym pisarzem podejmującym tematy kościelne, człowiekiem, który występował na głównej antenie TVN-u w najlepszym prime timeie jest po prostu utalentowanym gościem, który świetnie sobie daje radę w, także w tej roli, a więc po prostu postacią z pop kultury. Czy, czy nie? Czy to jest niesprawiedliwa ocena? Bo jest po prostu. Dobrze przygotowanym i inteligentnym facetem, który poważnie przygotował się do roli polityka, i w istocie jest po prostu dobrym, dobrze przygotowanym marszałkiem. Iwan, to dopiero czas pokaże, no bo jego kadencja, nawet ta skrócona, ma trwać dwa lata, a naprawdę rozmawiamy po dwóch miesiącach. Na pewno na razie sobie radzi z pacyfikowaniem różnych dziwnych ludzi w Sejmie, których niestety tam Polacy po raz kolejny wybrali. Ma ten twarde narzędzie w postaci wiedzy o regulaminie. Tak, to, to, to trzeba, ale poza tym sama wiedza nie wystarczy, bo ja znam wielu ludzi, którzy znają regulamin sejmowy lepiej od chołowni, ale zginęliby tam posadzeni na jego miejscu pięć 5 minut. Bo to jest też kwestia pewnych cech osobowościowych. Znajomość regulaminu jest tu bardzo potrzebna, ale ona nie, nie rozstrzyga. Więc chołownia sobie świetnie radzi. Natomiast mnie bardziej interesuje co innego, a mianowicie co chołownia ma do zaproponowania Polakom jako ten potencjalnie przyszły prezydent. I tu dochodzimy do czegoś, co ja bym dzisiaj określił jako główną piętachillesową chołowni. A mianowicie czymś jest Polska 2020. 50, czyli jego partia. Otóż na czym ta słabość polega? Na tym, że z jednej strony Polska 2050 ponoć, jak czytałem, przeżywa teraz Bum, i się tam nowi ludzie zapisują i, i to mnie nie dziwi, choć to jest groźne, jak nagle taka masa ludzi dziwnych, nie wiadomo skąd się chce zapisać do maleńkiej partii, ale problem polega jeszcze na czymś poważniejszym, a mianowicie na odpowiedzi na pytanie, które ja bym bardzo chciał usłyszeć od pana Michała Kobosko, od yy, Szymona Hołowni, od innych ludzi związanych z Polską 2050. Proszę w trzech punktach powiedzieć, czym się wasza partia różni w sposób zasadniczy od Platformy Obywatelskiej. Poza tym, że powstała grubo później. Jest nowa na polskiej scenie. Ale te trzy zasadnicze różnice, bo ja jestem to w stanie powiedzieć o PSL-u bez problemu, o lewicy, no opiszę to już w ogóle, o konfederacji, ale czym się różni Polska 2050? Czyli mówiąc inaczej, Pytanie brzmi, czy nie grozi Polsce 2050 proces wchłaniania i wasalizacji, którego wcześniej doświadczyła Nowoczesna, która się nie potrafiła wymyślić. To nie chodzi tylko o wyprawę portugalską e, słynną Petrusz z uważaniem, że to dlatego Nowoczesna umarła. No nie, Nowoczesna wtedy straciła lidera, ale nie, nie przestała istnieć, bo przyszła pani Lubnauer, tylko pani Lubnauer też nie potrafiła udzielić odpowiedzi na to pytanie. A czym się różni Nowoczesna od e, Platformy Obywatelskiej? I to jest to zasadnicze pytanie, a my czy czy oni się wymyślą, znajdą sobie, ja powiem więcej, jest taki projekt polityczny, który leży na stole i czeka aż go ktoś weźmie. Aha. Jestem ciekaw czy, czy Polska 2050 go chwyci. Jaki? To, a to jest projekt, którego jestem współautorem, który jest opisany w książce Umówmy się na Polskę, 28 ludzi opisało projekt decentralizacji Polski. I teraz jest pytanie, czy rzeczywiście Polska 2050 miałaby odwagę to wziąć powiedzieć, A to nas różni od platformy. Bo ta, Platforma pomysł, przez wizja. 20 lat gadała o decentralizacji, nic w tej sprawie nie zrobiła. Przeciwnie, tak naprawdę zaczęła pewne rzeczy centralizować, już nie tak jak PiS, ale, ale jakby w ogóle nic w tej sprawie nie zrobiła. A my tu, proszę bardzo, mamy taki pomysł na zmianę ustrojową. I proszę bardzo o tą us ustawę. I to jest, i to, no właśnie, zaczyna coś w tej sprawie robić. To jest oczywiście jedna rzecz. Druga rzecz to jest kwestia jednak światopoglądowa. A mianowicie, skoro są już trzeciej drodze z PSL-em, no to trzeba jasno powiedzieć, że nie zgodzimy się na przykład na całkowitą liberalizację prawa do aborcji, nie zgodzimy się na wojnę z Kościołem katolickim, ku której Tuski idzie i jeszcze na parę innych rzeczy. I to tą partię określa jako taką centrowo-chadecką, co akurat w przypadku tych katolickich bio elementów biografii Hołowni byłoby przekonujące, jest tak, że on nagle tak. objawienia dozna, tylko on po prostu jest konsekwentny tam, gdzie, gdzie zawsze był, w swoim katolicyzmie. I to, to są takie pomysły, które ja tu oczywiście na ad hoc, za darmo, co widzą wszyscy, przekazuję Polsce 2050, ale powiem dlaczego, bo ja nie kryję, że wszyscy o tym wiedzą. To jest przedstawione jako moja osobista obsesja na punkcie Donalda Tuska. Ja do niego nie mam osobiście nic, kompletnie. Natomiast ja uważam, że on jest politykiem, który nie ma już nic Polakom do zaproponowania. Nic kompletnie. On jest sprawnym socjotechnikiem władzy, to prawda. Natomiast Polska potrzebuje dramatycznie nowych rozwiązań związań ustrojowych. Dlaczego? No po prostu to, co wymyślili ojcowie założyciele III RP i czego kwintesencją była konstytucja z 97 roku, na naszych oczach teraz właśnie zostanie poddane najcięższemu stres-testowi, w związku z zaczynającą się wojną koabitacyjną prezydenta Dudy i rządu. Grozi, grozi paraliż w Polsce? No moim zdaniem oczywisty sposób, chyba że metodą uchwały sejmowej Duda zostanie wygnany z pałacu. Dlatego, że no wie pan, no mamy do Czynienia z sytuacją, w której prezydent jest omijany tam gdzie się go da, CVP jest tylko częścią szerszej układanki, cała ta rozgrywka. No i teraz prezydent w orędziu noworocznym powiedział jasno: panowie żarty się skończyły. I teraz oczywiście trwa już grillowanie dudy, że jak on się ośmielił coś tam mówić, ale prawda jest taka, że konstytucja jest po stronie dudy. Tylko, że nie ma już organu, który miałby to orzec. Ale jeśli ktoś tutaj od 15 października robi sobie jaja z polskiej konstytucji, to to jest ekipa Donalda Tuska, to trzeba powiedzieć jasno. Przy całej mojej antypatii do ścieku, jakim była TVP. Ale nie może być tak, jak niektórzy mówią, bardzo mnie rozbawił wpis jednego z internautów po moim krytycznym, takim ironicznym, ale krytycznym wpisie dotyczącym powrotu pewnych praktyk, właśnie powrotu kolejnego wcielenia nowych praktyk, gdzie różne osoby z establishmentu nowego politycznego trafiają do rad nadzorczych spółek skarbu państwa. Tam ktoś napisał tak, najpierw sanacja, a później konkursy. No więc nie. Konkursy od razu. No właśnie. Czyli inaczej mówiąc, gdybyśmy chcieli naprawiać Polskę, na przykład w obszarze tego, co zrobił PiS i jego poprzednicy, w tym Platforma w poprzednim swoim wcieleniu, jeśli chodzi o obsadę rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa, to w Sejmie już trwałyby prace nad ustawą, która tworzyłaby system obsadzania spółek Skarbu Państwa przez nie kolejnych polityków koalicji rządowej, tylko przez pewne. Spluralizowane organy złożone z, powiedziałbym, ludzi fachowych. Znaczy, żeby nie było tak, że pani szefowa gabinetu ministra takiego czy innego zostaje synekurę w spółce Skarbu Państwa, bo to już przerabialiśmy wielokrotnie. Czy pan... coś takiego jest procedowane w Sejmie? Nie jest. Ma pan na myśli konkretne, konkretną informację? Tak, konkretną informację, ale nie, nie chcę tego. Jasne. Która ostatnio się pojawiła. Ta, ale ta ktoś, który ze słuchaczy z kolei mi napisał, przypominając książkę i film Fantastyczne z Nahor, trzeba złamać nogę bo się źle zrosła, żeby tak. się zrosła tak. porządnie tak, na nowo. Tak, 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 tak. To znaczy, nie da się wyczyścić bagna, nie da się wejść do obory i oczyścić oborę, nie brudząc sobie rąk, dopiero potem Ale... będzie, będzie hmm. czysto i spokojnie. Nie, to, to są stałe opowieści wszystkich rewolucjonistów, z którymi ja się kompletnie nie zgadzam. Mamy Sejm, było mnóstwo czasu, już nie mówię o tych dwóch miesiącach, kiedy biadolono, że PiS nie chce oddawać władzy. Gdzie są te projekty ustaw naprawiających państwo polskie, się pytam, gdzie? Gdzie? A już nie mówię o tym, że mogły być wcześniej przygotowywane. Na co Platforma Obywatelska wydawała miliony ze swojego funduszu dotacyjnego? Gdzie są te projekty ustaw? No właśnie na przykład o obsadzaniu rad nadzorczych spółek skarbu państwa. Jest tylko zbiór pobożnych życzeń w umowie koalicyjnej? I teraz będziemy obserwować, jak one będą realizowane. No właśnie tam jest taki punkt o tym, że zostanie tak. stworzony system ap apartyjnej obsady rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa w oparciu o najwyższe standardy ładu korporacyjnego. No a praktyka jest taka, że co, że ta pani tam, która pójdzie do tej rady nadzorczej spółki Skarbu Państwa, ona te standardy kiedyś tam wprowadzi, tak? A dlaczego nie od razu? Dlaczego nie można takiej ustawy przyjąć od razu i zacząć w tym roku organizować konkursów w oparciu o, o właśnie tego typu Gremia, które nie będą decyzjami ministrów. Można by, ale powiedzmy sobie jasno i szczerze. Przecież to nie o to chodzi. To chodzi o to, że ta nowa ekipa musiałaby się pozbyć tej największej części konfitur. Panie profesorze, ale a ona to... nie chce się pozbyć tych konfitur, bo nie po to oni walczyli z tym Pisem tyle lat, prawda, żeby oni teraz z tych konfitur rezygnowali. Ale to by oznaczało, panie profesorze. Że oni znowu robią nas w konia. No to kto nas robi, to nas robi. No, prawda jest taka, że. E, wie pan. No, jed... no bo obiecywali nowe standardy No to no, no, domagajmy się nich. Domagajmy się nich. No, wie pan, ja mam narzędzie takie, że ja mogę z Panem rozmawiać i mówić tu i w innych mediach to, co myślę. Natomiast oczywiste jest, że politycy to mogą zignorować, bo dostali mandat na 4 lata. Tylko jeżeli wyborcy za 4 lata znowu się dadzą tym samym ludziom, dlatego ja tak popieram generalnie wymianę klasy politycznej. Uważam, że potrzebni są nowi ludzie, ponieważ i dlatego i tu pan dochodzi do sedna mojej, przyczyn mojej krytyki Tuska. Tusk miał już swoje 7 lat. I to, to jak zostawił Polskę, w jakim stanie ja opisuję w przedostatnim rozdziale tej mojej książki. I mnie się tam ta Polska bardzo nie podobała, i nie jest usprawiedliwieniem dla Tuska to, że później przedpisy i zrobił jeszcze gorsze rzeczy. Bo tu się zgadzam. Kaczyński zrobił i to opisuje w ostatnim rozdziale jeszcze gorsze rzeczy z punktu widzenia funkcjonowania państwa, z pewnymi wyjątkami, bo to nie jest tak, że on robił wyłącznie złe rzeczy. Polityka społeczna mu się akurat ta jest. Ta udała. polska dzisiejsza jeszcze mniej się panu podoba, niż ta, którą zostawił Tusk. Wie pan, zależy w jakim obszarze. No, bardziej mi się podoba od strony redystrybucji dochodu narodowego, bo Kaczyński wyrównał te ewidentne błędy polityki społecznej Tuska. To była największa katastrofa, i zresztą ona utorowała pisowi Drogi do Władzy. Natomiast jeśli patrzę na stan sądownictwa, no to daj Boże, żebyśmy wrócili do 2014 roku, kiedy ja miałem różne uwagi krytyczne, i tam też w tej książce o tym piszę, jak to, to sądownictwo było przewlekłe i tak dalej. Ale po tsunami, które symbolizował Zbigniew Ziobro, to jest po prostu obraz nędzy i rozpaczy, co mamy w wymiarze sprawiedliwości. Więc, więc wie pan, musielibyśmy sektorowo przejść przez każdy obszar państwa, byśmy ocenili, co tu kto na, nabroił. Natomiast wiem jedno, Donald Tusk. Dzisiaj wchodzi w te same buty, w których biegał po Polsce w latach 2007-2014 i robi to moim zdaniem z premedytacją. No, sam fakt proszę zwrócić uwagę, że on kompletnie mimo swoich deklaracji o jakimś pojednaniu, nie próbuje w żaden sposób się dogadać z prezydentem Dudą, co On nie zna polskiej konstytucji. On nie wie, on nie wie, że bez prezydenta, czy nam się to podoba, czy nie, mnie się to nie podoba. Uważa, że Polska ma wadliwy ustrój, ale nie da się. Niestety nie da się rządzić Polską, rządzić, nie administrować, administrować się da przez półtora roku, ale rządzić Polską w rozumieniu ustaw, które coś naprawiają, nie da się bez prezydenta, bo na końcu jest potrzebny podpis pod ustawą. A nie kupuje Pan tego, co też mówił w tym około noworocznym orędziu z kolei Donald Tusk, że Polacy oczekiwali od nas, oczekują od nas i też na to zagłosowali. Tam wymieniał te chyba trzy filary. Rozliczenia. I w zasadzie my to po prostu robimy, bo taka jest emocja społeczna, takie są oczekiwania, bo tak suweren wybrał, by rozliczyć mniejsza o to jak poprzednią ekipę. Panie Dlatego tak walczymy o TVP. Proszę bardzo, TVP to jest temat, na odręb... za chwilę możemy o TVP porozmawiać, ale rozliczeniem się, kto ma przede wszystkim zajmować? Prokuratura. Czy jest projekt ustawy? Likwidującej skądinąd jedno z najbardziej skandalicznych rozwiązań pana Ziobry, czyli władze w prokuraturze. Bo pan Ziobro, na koniec, kiedy już naprawdę niemal wszystko zniszczył, jeszcze sobie wymyślił dostrzegając pewne niebezpieczeństwo, że jednak może nie być kolejną trzecią kadencję prokuratorem generalnym, że może się pojawić prokurator generalny z przeciwnego obozu, więc jeszcze latem 2023 roku przeprowadził kolejną niszczącą polską prokuraturę ustawę, ustanawiając tam władze w postaci prokuratora krajowego pana Barskiego, z którym dzisiaj pan prokurator generalny Bodnar się będzie musiał zmagać i zaczyna się zmagać. Gdzie jest projekt ustawy Podobno jest, ale go na razie nie widzimy. Który to znosi? Gdzie są negocjacje z prezydentem Dudą, żeby się zgodził usunąć rzeczywiście katastrofalną dla państwa polskiego dwuwładzę w prokuraturze? Gdzie to jest? Nie ma tego. Więc oczywiście ja zakładam, że to się niebawem pojawi, bo tam się nie da inaczej. Tylko jest pytanie, właśnie, czy to będzie realizowane w porozumieniu z prezydentem Dudą, który na razie jest traktowany przez koalicję rządową z Tuskiem na czele, jakby nie istniał, czy też metodą uchwały sejmowej, znowu będzie pan Barski usunął ze stanowiska prokuratora krajowego. Są bardzo poważne sprawy. Wie pan, nie można zaczynać naprawy państwa od stosowania metod, które są w istocie rzeczy kompletnie niezgodne z konstytucją, zwłaszcza w sytuacji, że nie mamy rzeczywiście organu, który miałby yy, nam, yy, powiedziałbym, no to orzekać, bo oczywiście Trybunał Konstytucyjny jest sparaliżowany i tutaj tak naprawdę to jest największy problem, bo, bo Trybunał Konstytucyjny, którego ja nie będę bronił, ale z drugiej strony jest faktem, że jego większość sędziów została wybrana zgodnie z konstytucją. On nam powinien... Opowiedzieć, co jest zgodne z konstytucją, a co nie, a nie Dudek tu w programie, czy, czy, czy ktokolwiek inny. Tymczasem, wie pan, szerzy się nam nowa choroba, którą ja nazywam okultyzmem konstytucyjnym co to jest okultyzm konstytucyjny, to jest wywoływanie ducha konstytucji. Jak rozmawiam i słyszę z przerażeniem różnych e, prawników, którzy nie mają argumentu na usprawiedliwienie działań kordonowej koalicji w sprawie TVP Czyli i paru litera innych. Litera prawa na to nie pozwala. Tak, bo, ale... Bo, bo, ale duch konstytucji to pozwala. I są tu różni, nie będę ich z imienia i nazwiska wymieniał, ludzi e, e, u, u, utytułowanych, prawników, którzy są okultystami konstytucyjnymi, bo oni wywołują ducha. Od razu panu powiem: idealny jest artykuł drugi. Konstytucji do wywoływania tego. Siada się przy stoliku i czyta się artykuł drugi. Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawa urzeczywistniający, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej. I tutaj oczywiście urzeczywistniał zasady sprawiedliwości prezes Kaczyński w oparciu o ducha Konstytucji, bo on też ją deptał, jej literę pod hasłem, że to sprawiedliwość społeczna wymaga takich czy innych działań. Na przykład w odniesieniu do poprzedniego Trybunału profesora Rzeplińskiego, żeby go podeptać. A teraz Ci nowi, nowi okultyści konstytucyjni wywołują tą część o demokratycznym państwie prawa. Przy, Przypominają słowa Kornela Morawieckiego, który mówił, ważniejszy jest interes narodu, prawda, tak. niż przepisy prawa. To, to akurat było bardziej w duchu Kaczyńskiego, tej sprawiedliwości społecznej. Natomiast w tej chwili mamy ducha konstytucji, który ja się zgadzam, jest rzeczywiście oparty na paradygmacie demokracji liberalnej i mu się to podoba. Natomiast nie podoba mi się to, że pewni ludzie mówią, ale w związku z tym, że duch mówi, że telewizja nie może być publiczna szczujno, to my możemy po prostu wymienić te władze metodą pozaustawową. No nie, no nie możemy, bo istnieje coś takiego jak ta Rada Mediów Narodowych, która jest skandalem i zepsuciem mediów publicznych. Ja o której Trybunał zjadam. Konstytucyjny też się zresztą wypowiadał. Tak? i rzeczywiście od tego mamy te Krajową Radę Radiofonii, no ale przepraszam bardzo, Krajowa Rada Radiofonii, pan Świrski, zdaje się nie popiera tych zmian w TVP, więc najpierw zastanówmy się, jak to wymienić. Oczywiście niektórzy mówią, no ale nie można było tolerować tego, tego skandalicznego przekazu w TVP. Powiem wprost, można było. Można było, można dlatego było że przez 8 lat mm -hmm. słuchaliśmy tych głupot, które pani Cholecka, i pan, y, 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 koleżanki, i koledzy wygadywali. Posłuchalibyśmy jeszcze parę tygodni, czy miesięcy. Ja oczekiwałem, że rząd kordonowej koalicji przedstawi projekt ustawy o likwidacji Rady Mediów Narodowych i spróbuje się dogadać z prezydentem A... Dudą, zwłaszcza, że Duda w przeszłości, jak wiemy, nie był fanem Tam... telewizji kurskiego. I co? Nie zrobiono tego. I ewentualnie wtedy, gdyby w ostatnim ruchu prezydent nie chciał tego podpisać, to ewentualnie można byłoby podjąć działanie takie, jak podjęto w pierwszym ruchu. Nie pan, ja bym nie chciał dyskutować, co by podjęto, gdyby Duda odmówił, bo tego nie zrobiono. Dlaczego? Bo Donald Tusk, i tutaj powiem coś, co jest dla mnie oczywiste, a dla większości nie jest, ma taki oto pomysł na najbliższe półtora roku, że ilekroć cokolwiek nie będzie wychodziło i pojawią się głosy krytyki, on no powie: no słuchajcie, ale jest ten Duda straszny, ja nic nie mogę zrobić, Duda blokuje, bo, ale żeby to zrobić, ponieważ Duda jest człowiekiem raczej dialogu i wiemy doskonale, że to nie jest bardzo taki twardy gracz, to metod, modus operandi był taki, najpierw że trzeba tak rozdrażnić, tak mu, żeby on już niczego nie chciał podpisywać i wtedy można jego wszystko zwalać. To jest modus operandi Tuska. I teraz trwa grillowanie rozdra... Dudy, żeby on mhm. przypadkiem nie próbował się dogadywać. Czyli gdyby ]kolwiek. go teraz tak nie rozdrażnili na przykład mediami publicznymi, to on byłby skłonny się dogadywać, co byłoby nie na rękę Tuskowi. Dokładnie, bo Tusk chce mieć Dudę w roli człowieka, którego można przekazać jako winnego wszystkich niepowodzeń przez najbliższe półtora roku. Mhm. I to I jest na... dla mnie oczywiste. I to w istocie jest sedno, jak widzę na paskach w telewizji Republika, Operacji specjalnej pułkownika Sienkiewicza. No wie pan, no właśnie to jest retoryka PiSu, która jest horrendalna. No wie pan, samo wypominanie Sienkiewiczowi, że kiedyś był w Urzędzie Ochrony Państwa i miał tam ponoć jakiś stopień, to nie jest dla mnie argument. Natomiast rzeczywiście Bartłomiej Sienkiewicz nie popisał się moim zdaniem. Proszę zwrócić uwagę, że. Najpierw próba przejęcia TVP nie była w formie likwidacji. Najpierw była w formie zmiany rad nadzorczych. Kiedy nawet zaprzyjaźnieni z platformą prawnicy wytłumaczyli ministrowi Sienkiewiczowi, że to się absolutnie nie obroni, to po kilkudziesięciu godzinach nastąpiła decyzja o likwidacji. I to jest niewątpliwie z punktu widzenia prawnego. Ja nie jestem prawnikiem, nie chcę tego oceniać, ale wygląda na to, że lepsze rozwiązanie, co ciągle nie znaczy, że jest konstytucyjne. Ale jak powiadam, ja to wszystko w sprawie telewizji zaakceptuję pod jednym warunkiem. Że sąd rejestrowy wpisze nowe władze do krajowego rejestru sądowego. To decyzja ciągle przed nami. Wiecie, kiedy rozmawiamy, co mnie martwi, dowiedziałem się, że właściwie nie ma. To też pokazuje, w jakim mamy stanie państwo prawne w Polsce, nie ma żadnych terminów. To jest bardzo ciekawe, że nie ma terminu, który by obligował sąd do podjęcia decyzji. Ja myślałem, że jest jakieś 30 dni, czy coś takiego. Jedni twierdzą, że jest 30 dni, bo to wynika z czegoś tam, ale to nie jest takie oczywiste. Więc zobaczymy pod koniec stycznia, najpóźniej, czy Krajowy Rejestr Sądowy uwzględni nowe władze TVP powołane przez, przez de facto ministra Sienkiewicza, czy nie. Jak je uwzględni, to ja uznam, że okej, okay, sąd zalegalizował to co zrobił nowy rząd i w porządku, ja to przyjmuję do wiadomości. Natomiast do tego momentu ja się wstrzymam z stwierdzeniem, czy to jest zgodne z prawem, czy nie, bo jak mówię, od tego jest sąd rejestrowy, żeby ocenić, nie dudek. Ale Dudek ma pomysł na Polskę, ma wizję Polski, która leży na stole, jak pan mówi, można sięgnąć po książkę, nie sięgają, a mogliby na przykład z Polski 2050, to gdyby pan jeszcze zesiał tak na koniec, zamykając ten wątek, bezpośrednio do kamery powiedzieć, gdzie szukać tego pomysłu. No jakby chcieli ktoś oglądał i szukał to. No książka Umówmy się na Polskę została wydana przez wydawnictwo Znak pod redakcją profesor Anny Wojciuk i profesora Macieja Kisilowskiego. Polecam, bardzo ciekawa lektura, wizja reformy ustroju Polski bardzo głęboki, oczywiście wymagający zmiany konstytucji, dziś nierealna, ale umówmy się, zawsze wielkie projekty polityczne na początku wydają się w większości nierealne i często tak się to kończy, kończą w archiwum myśli politycznej, ale zdarza się też, że właśnie odwrotnie, na którymś momencie większość uznaje, że już ma dość życia w dotychczasowych regułach i wtedy jest szansa na zmianę. Być może ta książka jest właśnie wstępem do takiej zmiany. Widać, że youtuber, bezpośredni kontakt z kamerą, mu nie obcy, świetnie sobie radzi. A powiem coś takiego, bo ten wątek bardzo dziękuję za tę wizję, bo często w tym programie o wizji na nową Polskę rozmawiamy, ale wracając do. bo to się zaczęło od Szymona Hołowni, od pomysłu Polski 2050 na Polskę. Ale może wcale tu mu jest. a może, nie, może powiem mocniej. Po co mu wizja Polski? To znaczy, on nie potrzebuje Polski 2050. Siedzi w tym fotelu, pokazuje się jako sprawny polityk, będzie się pokazywał także aż do momentu wyborów prezydenckich, nie potrzebuje silnej, mocnej. Partii, wystarczy, że gra na siebie przez te półtora roku, jeszcze by zostać prezydentem. No dobrze, tylko właśnie co dalej? To znaczy, załóżmy na moment, że on zostaje prezydentem. No i teraz jest pytanie: to znaczy, czy będzie takim prezydentem, jak właściwie ostatnim, moim zdaniem, ostatnim prezydentem naprawdę będącym niezależnym podmiotem politycznym był Aleksander Kwaśniewski. Lech Kaczyński był. Obsesyjnie uzależniony od swojego brata Jarosława. W tej mojej książce jest takie świetne zdjęcie, to zawsze studentom pokazuję, z momentu jak Lech Kaczyński powołuje Jarosława Kaczyńskiego na premiera w 2006 roku. I tam jest mowa ciała. Zobaczcie to zdjęcie, który tu jest szefem. I to widać na tym zdjęciu, kto jest szefem. Później mieliśmy Bronisława Komorowskiego, no, który nigdy się nie ośmielił Tuskowi w niczym przeciwstawić. Później mieliśmy Andrzeja Dudę, który dopiero przyparty pod ścianą w ostatniej chwili i naciskany przez. Amerykanów potrafił się czymś y, 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 przeciwstawić Jarosławowi Kaczyńskiemu. Więc jeżeli Szymon Hołownia chciałby być prezydentem, który będzie, powiedzmy sobie jasno, Zakładnikiem Donalda Tuska, to tak, to on nie potrzebuje ani żadnej wizji, ani żadnego programu, będzie po prostu prezydentem przy premierze Tusku. To, to też nie jest wykluczone, będzie to bardzo trudne, bo dla Platformy to by jednak oznaczało, no właśnie, konieczność wycofania Trzaskowskiego, co zrobić z Trzaskowskim. Natomiast, natomiast i to jest problem, bo, bo moim zdaniem, nadzieją Platformy jest Trzaskowski, to jest naturalny następca Tuska. To tak wielu dzisiaj uważa i ja też tak uważam. No bo Tusk też nie jest. Jest wieczny, natomiast do końca tej dekady może spokojnie rozdawać karty w polskiej polityce. Przynajmniej po tej stronie nie pisos. Bo sam nie wystartuje? Nie, no wie pan, był ten sondaż, to jest bardzo znamienne, gdzie proszono wyborców o wskazywanie kandydatów na prezydenta i tam Donald Tusk dostał po raz kolejny największego upokorzenia. Dlatego, że tam oczywiście w tym sondażu na pierwszym miejscu, tam z wynikiem, znaczy, przede wszystkim największe poparcie miał kandydat, nie wiem, trudno powiedzieć, jak zawsze, ale już zanim był Trzaskowski. Już nie chcę dokładnych procentów podawać, ale to było dwadzieścia kilka procent wskazań, później kilkanaście procent wskazań miał Hołownia, a później zaczyna cała Liga Polskich Polityków, i tam na samym dole listy. Z Uwaga, i tu się zaczyna większe uporzeżenie Tuska. Gdzieś z poziomem, na poziomie 1,2% był Jarosław Kaczyński, a zamykał tą listę Donald Tusk 0,9%. I to pokazuje, jakie są szanse prezydentackie Donalda Tuska. Tu się nic od 2019 roku nie zmieniło. On to zresztą wtedy prost powiedział. Zrobiliśmy badania. I ja, znaczy nie mówię że tylko o ten sposób, ale jak wycofywał się z kandydowania w 20 roku, powiedział to tak jak ja to teraz powiem, tylko innymi słowy. Po prostu zrobiliśmy badania, bardzo bym chciał kandydować, no ale niestety mam tak duży elektorat negatywny, a ponieważ wiem co to jest elektorat negatywny, nie będę kandydował. I to się nic nie zmieniło. Natomiast Donald Tusk mógł zostać premierem, to mu się udało i to jest oczywiście dowód jego niebywałych talentów politycznych. Bo, bo, bo ja bym, ja by, jak pan pamięta nasze rozmowy, uważałem długo, i tu się przyznam do błędu, Tusk, Tusk wydawał mu się obciążeniem dla Koalicji obywatelskiej, ale mimo to potrafił poprowadzić ją do zwycięstwa, choć to zwycięstwo było okrężne, prawda? Nie było zwycięstwo wprost. Ucieknie do Brukseli, ponownie pójdzie na szefa przewodniczącego Komisji Europejskiej jak chce Prawo i Sprawiedliwości? Wie pan co, ja powiem tak, ja bym bardzo chciał, żeby tak się stało. Naprawdę trzymam kciuki, ale kompletnie to nie wierzę. Nie wierzę w to, że Donald Tusk mógłby rzeczywiście, bo to musiałoby się wydarzyć jesienią tego roku. Pamiętajmy, mamy w czerwcu wybory do Parlamentu Europejskiego, przez wakacje konstrukcję nowej Komisji Europejskiej gdzieś po jesienią wczesną poznamy. Czy to by oznaczało, że Donald Tusk nie byłby premierem nawet do końca tego roku? Ja bym się bardzo z tego powodu ucieszył, ale w to kompletnie nie wierzę. Mhm. Czyli to straszenie pisu tym scenariuszem. Pisa, PiS jest w szoku i w szoku się wymyśla różne najbardziej fantastyczne teorie, właściwie yy, yy, gdyby się trzymać serio całej narracji pisowskiej, to państwo polskie w ciągu najbliższych kilku lat przestanie istnieć. No bo tak prezes Kaczyński przekonywał się Tusk zostanie premierem, w ciągu kilku lat Polska przestanie istnieć. No to właśnie mamy fazę już zanikania Polski. I yy, z tego punktu widzenia oczywiście też byłoby w sumie dobrze, żeby on wrócił do Brukseli, aczkolwiek z punktu. Narracji PiS to właściwie jest bez znaczenia, czy on jest w Brukseli, czy w Warszawie, on wszędzie niszczy Polskę. No, to jest, wie pan, to jest zapis obsesji nieuleczalnej prezesa Kaczyńskiego i na to już nic nie poradzimy. To jest po prostu obsesja nieuleczalna. A za chwilę językiem urzędowym w Polsce będzie język niemiecki. Gdyby no tak, były. niektórzy już szukają tego wszelkich tropów. Niestety widzę u moich niektórych skąd utytułowanych przyjaciół, którzy się opowiedzieli po stronie PiSu, No objawy właśnie takiego Amoku i szukania za wszelką cenę jakichś przejawów, prawda, tej germanizacji. Polski, to są przerabianie nazw różnych. Poważnie. Polskich. Tak, oczywiście, to, to nie Pan tego nie widział. No więc są takie, e, e, już na przykład, nazwy z sieci handlowych, nazwy różnych instytucji przerabiane na niemiecki i to wisi tak, że to już za chwilę będzie. Niesamowite. Niestety tak jest. Zamykając temat prezyden wyborów prezydenckich, Panie Profesorze, bo rozumiem, że ten, kto. No właśnie, czy może źle rozumiem. Czy. Ten, kto z tej dwójki, Trzaskowski, Hołownia, będzie wyżej po pierwszej turze, to będzie na pewno prezydentem, bez względu na to, kto, kto będzie w tej turze. Nie, warzach? na pewno nie, dlatego że moim zdaniem Trzaskowski mógł być w 2020 roku prezydentem, gdyby pojechał do Końskich i próbował znokautować Andrzeja Dudę i to było wykonalne, tylko że Trzaskowski stchórzył, nie wiem, może za mocno wycofuję, Trzaskowski z jakiegoś tajemniczego powodu Podjął inną decyzję. Podjął inną była błędna decyzja. I teraz jeżeli, bo wiemy, wybory prezydenckie są najbardziej nieprzewidywalne, zwłaszcza w ciągu tych dwóch tygodni między pierwszą a drugą turą. I może się zdarzyć tak, że ewidentny faworyt w tym wypadku jest to ciągle Rafał Trzaskowski. Popełni jakoś tak ogromny błąd, że to mu odbierze, że była jasność... W ja nie wierzę w to, że ktoś w Polsce będzie w stanie wygrać jak niegdyś w 90 roku. Też początek tej książki opisuje starcie Lecha Wałęsy ze Stanisławem Tymińskim. Wałęsa wygrał mniej więcej 75% prawie procent do 25% w drugiej turze z Tymińskim. Później już nikt nie wygrywał przewagą większą niż kilka procent. Więc ten zwycięzca wyborów prezydenckich w 25 roku będzie miał wygra... 50 kilka dokładnie. Procent. I to można stracić w ciągu, te kilka procent można stracić w ciągu dwóch tygodni wskutek jakiegoś splotu niezwykłego, clip. Niekorzystnego dla tego faworyta wydarzeń. To zazwyczaj dotyczy jego zachowań, jakichś błędów ewidentnych. No, Bronisław Komorowski, prawda, też opisuje w tej książce, moim zdaniem, w 2015 roku. To nie było tak, że on był już spalony po, po pierwszej turze. Natomiast no, po pierwszej turze, po pierwsze, absurdalne referendum, nieudolna próba pozyskania Pawła wyborców Pawła Kukiza. A później zamiast natychmiast jechać i mobilizować wyborców w Polsce Zachodniej, jakieś spacery po Warszawie, które się były ciągiem Kolejnych porażek. Gdyby Komorowski od... Pierwszego dnia po ogłoszeniu wyników pierwszej tury jechał non-stop i nie opuszczał Polski Zachodniej, przez co mam na myśli całe Pomorze Gdańskie, Szcze, Zachodnie, Szczecińskie, prawda? I tutaj ten pas wschodni aż do Śląska Górnego kończąc. Gdyby on tam przez te dwa tygodnie, dzień w dzień przekonywał, że idzie pis do władzy, jak duda wygra, to być może, może by przeważył szalę na swoją stronę. No tylko, że no niestety, stało się jak się stało, on i tak w końcu zaczął jeździć po tych ziemiach zachodnich, tylko, że to było kilka dni za późno. To jeszcze jedno nazwisko tutaj być może mogłoby się pojawić w kontekście tych różnych liderów i ich roli. Pytanie, czy rosnącej Władysław Kosiniak-Kamysz, który minister obrony narodowej, człowiek, który został zaproszony ostatnio na poważną dyskusję o bezpieczeństwie państwa przez prezydenta. Tusk nie został zaproszony. To było spotkanie zdaje się Rady Bezpieczeństwa Narodowego. W każdym razie czy możliwe, że ten dżentelmen będzie rósł, podsycany nie wiem, czy sympatią pałacu prezydenckiego, czy jakimś rodzajem tolerancji, albo przynajmniej taką sugestią, że jeśli z kimkolwiek mamy się w koalicji koronowej dogadać, to tylko z nim. A czy z całą pewnością Kosiniak kamysz jest największą szansą na złagodzenie tego rozkręcającego się konfliktu prezydenta z rządem. Dlatego, że i to jest dla nas najbardziej optymistyczna wiadomość, a mianowicie Kosiniak jest ministrem obrony, a najbardziej najmniej zainfekowaną polaryzacją obszarem, na szczęście jest obrona narodowa, armia i tak dalej. Więc gdyby Thank you. Bo niestety logika polaryzacji jest taka, że ona pochłania kolejne obszary. Gdyby to miało dotknąć armii, to byłoby najgorsze z możliwych. I tutaj Kosiniak jest szansa, że będzie to łagodził. Znaczy, on będzie próbował jakoś być buforem między Tuskiem a Dudą. I tu bym postrzegał jego ogromną rolę, bardzo pozytywną. To jest też kwestia kontraktów zbrojeniowych o dziedziczonych po których niektórzy specjaliści w cudzysłowie z platformy, nie tylko z platformy, próbowali wywracać do góry nogami. Nawet nie dlatego, że są, jak będzie twierdził pisy agentami, tylko na przykład dlatego, że oni chcą mieć prowizję od kontraktów z innymi albo prawda albo po prostu generalnie uważają, że PiS nie mógł niczego dobrze nigdy zrobić, co jest oczywiście bzdurą, bo to jest właśnie myślenie powiedziałbym takie spiskowe i obsesyjne, że, że ta druga strona nigdy nie może niczego dobrego zrobić. Nie może. To się każdej sprawie przyjrzeć. Więc myślę, że tu kościniak będzie stabilizował i jakby te wszystkie ekstremizmy zwalczał. Natomiast oczywiście ja nie wróżę mu szans w wyborach prezydenckich. On się sparzył już w 2020 bardzo mocno i nie sądzę, żeby chciał to powtarzać, więc tu go, tu go bym raczej nie postrzegał. Natomiast ja uważam, że to jest człowiek, który w przyszłości może być bardzo dobrym polskim premierem. To żeby była jasność. Uważam, że on ma wszelkie predyspozycje do bycia w przyszłości szefem rządu. Oczywiście pytanie jakiego? W, w jakiej koalicji? To, to jest sprawa, która jest już ten, bo nie w obecnej, to jest oczywiste. Natomiast w dłuższej perspektywie, w jakiejś innej konfiguracji, kto wie? A Krzysztof Bosak? No a Krzysztof Bosak to jest pytanie o przyszłość Konfederacji. To znaczy, to jest po pierwsze pytanie o jego relacje z Mencenem, bo który z tych dwóch będzie musiał kandydować na prezydenta. Na razie bardziej się mówi o Bosaku, więc zobaczymy jaki zrobi wynik. No musi zrobić le wynik lepszy niż poprzednio, bo jak nie zrobi wyniku lepszego niż w 2020 roku, yy, co nie jest takie bardzo trudne, no to, 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 to nie będzie politykiem rozwijającym się. Natomiast wcześniej muszą rozwiązać definitywnie problem pana Brauna, bo pan Braun będzie się za Bosakiem ciągnął jak taka kula u nogi. I to nie mam cienia wątpliwości. Ta kula będzie rosła, bo Grzegorz Brown się będzie rozkręcał coraz bardziej i akcja z gaśnicą w Sejmie nie będzie jego ostatnią. Znaczy, nadzieję na to, że człowiek o tym stanie umysłu, jaki ma Grzegorz Brown, się może uspokoić, że ktoś mu tam wyperswaduje, że może to nie było dobrym pomysłem, jest w całkowitym błędzie. Brown uważa, że to było jego najsensowniejsze posunięcie, być może w całej dotychczasowej karierze politycznej. Nawet lepsze od słynnego ataku na profesora Grabowskiego w Niemieckim Instytucie Historycznym, gdzie przypomnę mu zdemolował e, e, mównicę, mikrofon itd. Tak. Dalej. Czyli trzeba go wyrzucić z Konfederacji. Wie pan, gdybym ja był doradcą Bosaka, to ja bym to już zalecał im przed wyborami 15 października. Oni powinni byli się pozbyć korwina, Mikę i no bo to jest tak, albo chcemy mieć kilka procent i wtedy pokazujcie korwina i Bosaka, zwłaszcza Korwin jest dziekanem 3%, znaczy po prostu to jest najczęstszy, czasem, były dwa, czasem 3%. Pan, I to zawsze można, zawsze się znajdzie elektora, jest bardzo aktywny w internecie, tam są ci różni trolle, prawda, fani Korwina, oni zawsze te 2-3% uzbierają. No, czasem bywało gorzej, czasem bywało przez moment lepiej, ale to lepiej. To było ciut powyżej pięciu i wtedy udawało przekroczyć prog przez moment. Ale generalnie, a to jak się chce rządzić Polską, to trzeba mieć co najmniej kilkanaście procent. A żeby mieć kilkanaście procent, trzeba się odciąć od ludzi niezrównoważonych. Proste. To, to nie trzeba wielkiej filozofii ani wiedzy politycznej. I to jest wybór Mencena i Bosaka. Mam wrażenie, że oni to trochę rozumieją, ale ciągle nie mogą, bo to są zakładnikami tego zaplecza, którym ale Korwid to przecież jest prawda ojciec-założyciel polskiego liberalizmu, no ikona, prawda? Dla, dla liberałów z kolei, no, Brown to jest prawda no może nie żaden ojciec-założyciel czegokolwiek, ale tam za nim jest zawsze te parę procent. Szkoda tych dwóch, trzech procent tracić, bo to jest taki twardy elektorat, najbardziej ofiarny, no to prawda tylko właśnie zawsze tak jest, że jak się chce Chce iść dalej, to trzeba się pozbyć pewnych obciążeń. Czyli Mencen i Bosak, to są. Faceci, którym brakuje charakteru w tej sprawie? Wie pan. Nie chcę mówić, że im brakuje charakteru. Natomiast z jakichś powodów, może tego właśnie, że jest dwóch, a generalnie, i to jest kolejny problem konfederacji, mianowicie polskie partie nigdy nie słynęły z dumów wiratów. I nawet jak się przez moment pojawiał dumą że przypomnę, też opisane w mojej książce, zażyłe relacje Donalda Tuska z Grzegorzem z Schetyną, to przychodzi taki moment, że to się kończy i kończy się bardzo brutalnie. A wcześniej był triumvirat Tusk-Olechowski, Płażyński, też się tak opisany w mojej książce, też się skończył dramatycznie dla, dla Płażyńskiego i dla Olechowskiego. Więc dumą wirat na dłuższą metę posaka i mencena być może jest przyczyną w ogóle tych wszystkich innych Braku decyzji, bo jak z jednej się na coś zgadza, z drugi się nie zgadza. Ja nie znam relacji między nimi. Wiem tylko, że na dłuższą metę to się nie uda i tu jest problem, bo w istocie, że Konfederacja nie jest jedną partią, tylko jest zlepkiem kilku formacji, z których najsilniejsze kontroluje z jednej strony Bosak, z drugiej strony Mencen. Czyli to są narodowcy i to są wolnościowcy. I teraz jest pytanie, czy to w ogóle na dłuższą metę się utrzyma? Moim zdaniem nie, moim zdaniem, ci panowie się rozwiodą w dłuższej perspektywie, i jeden dołoży, dołączy do tego, co się być może wyłoni z pisu i to jest Oczywiście Bosak, a y, bo jemu jest bliżej do hase, do polskiego nacjonalizmu, to oczywiste. Tylko problem jest natury gospodarczej. Natomiast z kolei Mencen w którymś momencie będzie musiał się zdecydować, czy to hasło takiego ostrego nacjonalizmu jest aby, y, do pogodzenia z hasłami libertariańskimi i być może jest mu bliżej do liberałów z y, platformy obywatelskiej. Oczywiście dziś to brzmi jak fantastyka, ale pamiętajmy, że polska scena polityczna, jeśli y, zwłaszcza Kaczyński przestanie to kontrolować się, zacznie zmieniać po prawej stronie. Stronie bardzo szybko, w drugiej połowie dekady, no a Mensen z Bosakiem nie niewątpliwie są po prawej stronie sceny politycznej, będą musieli reagować. No jest jeszcze kwestia, co będzie dalej z suwerenną Polską, bo zdaje się, że Zbigniew Ziobro prawdopodobnie jednak na dłużej, a być może już definitywnie opuścił polską scenę polityczną. Czy Patryk Jaki to utrzyma, a jak nie utrzyma, to czy różni ludzie od jakiego nie zaczną się orientować właśnie na konfederację? Mówiąc krótko, w moim przekonaniu, te wybory najbliższe, te, te trzy kampanie wyborcze, to może być taki moment pewnej rekonfiguracji. Figuracji po prawej stronie sceny politycznej. Jak się panu, panie profesorze, podoba nowy rząd? Gdzie pan tam widzi jasne, gdzie mocne strony? Myślę o nazwiskach i postaciach. Wie pan co, ja nie chcę recenzować poszczególnych ministrów z imienia i nazwiska, choć już ministra Sienkiewicza zrecenzowałem, ale to był wyjątek. Po prostu ja im chcę dać więcej czasu. Natomiast nie kryję, że ja najwięcej sympatii mam do tych nowych ministrów. Tu wyjątek zrobię dla Kosiaka Kamycza bo on już kiedyś był ministrem i też ale ma pan do niego. Tak, ale do niego, ale ja uważam, że on właśnie się nie z powodu być może się na armii nie zna, to czas pokaże, może się zna. Natomiast z racji swojego powiedziałbym, takiego profilu politycznego będzie idealnym buforem, już nie chcę do tego wracać, co tak. przed chwilą. Natomiast co do pozostałych ministrów, to czas pokaże nie kryję, że mnie cieszy, że na przykład minister Nowacka zamierza zacząć od odchudzania programów szkolnych, bo to jest rzeczywiście coś, co można zrobić możliwość szybko i to jest coś, co jedyne, co można w krótkim czasie zrobić dla polskiej szkoły. W dłuższym czasie trzeba iść w kierunku pomysłu opisanego w Umówmy się na Polskę, czyli decentralizacji szkolnictwa, którą ja bym chciał uczynić w ogóle takim poligonem decentralizacji ustroju Polski. Natomiast, bo to byśmy zobaczyli wtedy po paru latach właśnie jak te szkoły lepiej sobie radzą, bądź gorzej. Oczywiście tu natomiast PiS i inni obrońcy jednolitości skoczą mi do gardła, że jak to jest możliwe, że w całej Polsce nie będzie czytany Sienkiewicz. No, Polska się naprawdę, szanowni państwo, nie zawali od tego, że nie wszystkie dzieci będą czytać Henryka Sienkiewicza, a tylko niektóre będą je czytać. Bo w jednych regionach by czytali Sienkiewicza, w innych nie. I to jest taki przykład, jak można polską szkołę zmienić, ale to jest etap trudniejszy, bo to wymaga już zmian ustawowych. Natomiast na pewno, na pewno chcę im dać więcej czasu. Nie kryję, że dla mnie najważniejsza jest energetyka, a później obrona narodowa. Więc tutaj ten rok pokaże, jak oni sobie radzą w tych obszarach, a później oczywiście cała reszta. No, Problem wymiaru sprawiedliwości. Mówiłem już o tej prokuraturze, ale przecież to jest tylko wierzchołek problemu z sądami. Co zrobi nowy rząd z sędziami powołanymi w oparciu o nową Krajową Radę Sądownictwa? To jest 3000 sędziów. Ja myślę, że teraz 3000 sędziów drży w Polsce i to nie jest dobre dla państwa, zastanawiając się, czy oni się utrzymają w zawodzie, czy nie. I im krócej ta niepewność potrwa, tym lepiej. I żeby była jasność, nie kryje, że ja tu bardzo jednoznacznie jestem za tym, że wszyscy ci sędziowie pozostali w zawodzie. Dopiero wobec tych, których zostaną uzasadnione jakieś, tak jak całej reszty, zarzuty postawione byli ewentualnie, i tu trzeba wymyślić nowy system dyscyplinarny. I to musi środowisko sędziowskie wymyśleć, bo jeśli środowisko sędziowskie nie chce powrotu z Ziobry, to musi sobie wymyśleć samo taki system dyscyplinarny, który będzie skuteczniejszy od tego, który był do 2015 roku. Bo jednym z głównych powodów, dla których większość Polaków popierała niestety pseudoreformy pana Ziobry, było przekonanie, że korporacja sędziowska jest arogancka, jest skorumpowana i niezdolna do samooczyszczania. Plus oczywiście tam dochodziły te wszystkie argumenty biograficzne, na komunistyczni komunistyczni sędziowie są, oni powiedzmy sobie szczerze, w większości już są miażdżącej na emeryturze i to w ogóle nie jest problem. Natomiast problemem jest rzeczywiście to, czy ta korporacja poddana, całkowicie oddana sobie, tak jak powinna być, potrafi stworzyć takie mechanizmy samooczyszczania, żeby czarne owce usuwać. No bo powiedzmy sobie jasno, nie może tak być, a był taki przypadek i to w czasach rządów PiSu, że sędzia zgwałcił sędziego. To jest coś niebywałego. Znaczy, człowiek tego typu osobowości. Oczywiste jest dla mnie, że powinien zostać usunięty z zawodu sędziowskiego i natychmiast jakby poddać, zostać jakby osądzony, tak jak zwykły obywatel. Ale sam fakt, że ktoś z tego typu osobowością zaszedł tak daleko, jest niepokojący. Można powiedzieć, że ciężko jest o 10 tysięcy aniołów, to prawda. A korporacja sędziowska to jest 10 tysięcy plus. Niemniej jednak, być może tam trzeba jakieś ostrzejsze filtry jeszcze zastosować, które, jak mówię, nie dadzą nam stuprocentowej gwarancji, że tam się tego typu osobnicy nie znajdą, ale ograniczą do minimum tego typu zagrożenia. Bo sędziowie rzeczywiście mają ogromną władzę i dobrze, żeby ją mieli, bo ktoś musi tutaj rozstrzygać pewne rzeczy, tylko że za tą władzą musi być ogromna odpowiedzialność. Znaczy, to rzeczywiście i w tym, sensie się zgodzę z tym, czego PiS. Tak, zwalczał. To musi być nadzwyczajna kasta ludzi. Tak, ta sędzia nie pamiętam w tej chwili jej nazwiska, kiedy to powiedziała, miała rację. Tak, ale nie w sensie uprzywilejów, tylko w sensie cech osobowościowych. I jest zadaniem ogromnym, żeby stworzyć takie filtry, które pozwolą rzeczywiście. Ograniczyć do absolutnego minimum nieuchronne wpadki przy nominacjach sędziowskich. A zgadza się pan, panie profesorze, z taką opinią, że to jest rząd mocnych zawodników politycznych, to znaczy to są ministrowie z jakimś tam głównie politycznym doświadczeniem, ludzie w politycznych bojach bardziej zaprawieni niż ludzie, którzy znają się na dziedzinach, którymi zarządzają. Pan, ale to nie jest problem, dlatego że to jest tak, że przez lata pokutował pogląd, że ministrem zdrowia musi być lekarz. Nie. To musi być dobry menedżer. Nie wiem, czy pani Leszczyna jest, to czas pokaże. Tu nie kryję, że dostała najgorszych możliwych moim zdaniem. Dlatego znam, RSO, długo upublicznienie tego nazwiska. Tam chyba nie było chętnego. No, nie dziwię się, bo to jest rzeczywiście poprawić coś w służbie zdrowia jest najtrudniej. Tu powiem jasno, z wszystkich polityk publicznych mam świadomość, ale to nie jest nasza tylko przypadłość, to jest też przypadłość wielu innych krajów. Natomiast to wymaga też pewnych moim zdaniem działań bardziej radykalnych niż yy, obawiam się obecny rząd byłby skłonny podjąć. I nie kryję, że ja tu jestem wielkim fanem współpłacenia. Tzn. Ja uważam, że jednym z elementów naprawy służby zdrowia powinno być to, że każdy z nas za wizytę powinien pewną niewielką kwotę płacić, bo to by troszkę odciążyło system od różnych ludzi, którzy ze względów, powiedziałbym, psychologicznych przychodzą, a nie realnie zdrowotnych do. Nie mówię o wizytach u psychiatrów, ale mówię o wizytach ogólnie, że im to dobrze poprawia. Jest pewna grupa ludzi, nie chcę mówić, że to tylko hipochondrycy, ale to by dobrze zrobiło. Mówię o niewielkiej symbolicznej kwocie, ale to oczywiście jest tylko wierzchołek zmian, które by, powinny być w służbie zdrowia wprowadzone. Ale wydaje mi się, że przede wszystkim wie pan, minister musi, nie musi być specjalistą w momencie, jak przychodzi do ministerstwa od swojej dziedziny, a musi się chcieć szybko jej nauczyć. Znaczy musi sobie znaleźć i w ministerstwie, i poza nim pewną grupę współpracowników, którzy go tą wiedzą nafaszerują, tak że on po kilku tygodniach już będzie rozumiał podstawowe problemy. No tak, tak na tym polega zarządzanie. No, wie pan, proszę zwrócić uwagę, to też w prywatnym sektorze jest bardzo wyraźne, że to nie jest tak, że, że, że na przykład prezesami firm samochodowych zostają inżynierowie mechanicy. To jest kwestia zarządzania, czyli to jest kwestia pewnych cech osobowościowych. On nie musi, mówię o tym prezesie koncernu motoryzacyjnego, rozumieć szczegółów działania gaźnika, ani nawet, prawda choć byłoby lepiej, żeby wiedział, prawda, do czego służy rozrusznik, a, a do czego służy kierownica i tak dalej. Ale, ale no żartuję oczywiście, bo to każdy kierowca wie te podstawowe rzeczy, powinien wiedzieć. Natomiast, natomiast wydaje mi się, że to, to, to jakby zarządzanie to jest trochę coś innego niż niezwykle głęboka fachowa wiedza o obszarze. Tu raczej jest potrzeba umiejętności zarządzania innymi ludźmi, którzy mają tą wiedzę mieć. Na przykład rozwiązywania konfliktów między nimi. No bo to jest ten podstawowy problem. Przychodzi minister słabiej zorientowany, przychodzi do niego dwóch urzędników i każdy mówi mu co innego. A czy w jakiejś konkretnej sprawie przedstawiają diametralnie odmienny obraz sytuacji, a minister musi podjąć decyzję. I co on ma w tej sytuacji zrobić? No ma kilka wariantów do wyboru. I ja już nie będę się tego zarządzania wypowiadał, bo ja nie jestem specjalistą od zarządzania. Ale jedno jest pewne, on musi mieć jakiś pomysł na rozwiązanie tego problemu. A nie, jak to był pewien mój dawny szef pewnej instytucji, nie będę go z nazwiska piętnował, no panowie, panowie, dogadajcie się, a ja się pomodlę za was. No, trudno mi w to uwierzyć, ale tak było. Jakbym tego nie słyszał. Więc, więc no, umówmy się, to nie działa. To nie działa. Więc tutaj zarządzający musi jakoś te, te dwie sprzeczne diagnozy rozwiązać ten problem. No tak. Um... Modlitwa to nie zawsze jest najlepsze rozwiązanie, nie w, nie w każdej kwestii, w każdym razie. Panie profesorze. między urzędnikami z zasady. Jasne. Czy my wkroczyliśmy na ścieżkę bankructwa Polski, skoro będzie 800? plus, Właściwie już jest? Nie. Wie pan co? Ja tu straszyłem bankructwem i dalej podtrzymuję moją opinię, że Polska jest na, powiedziałbym, pewnej równi pochyłej, jeśli chodzi o skalę wydatków publicznych, natomiast zarazem mamy ciągle rozwijającą się gospodarkę i to będzie to będą te dwa czynniki. I ja nie potrafię przewidzieć, jak nasza gospodarka się będzie szybko rozwijała, a z drugiej strony, jak szybko będą roz, rosły wydatki na, na sferę socjalną. W ostatnich latach rosły znacznie szybciej niż yy, dochody, więc Polska się zadłużała. My się jeszcze możemy zadłużyć, bo są kraje od nas bardziej zadłużone, natomiast nigdy nie wiemy, bo to się dopiero okazuje po, że przekroczyliśmy tą czerwoną linię. Więc ja uważam, że my jesteśmy bliżej tej linii czerwonej niż byliśmy przed pandemią. Natomiast yy, jak ją przekroczyliśmy, Kroczymy, no to się dowiemy, bo, bo wtedy nastąpią bardzo dramatyczne Czyli wydarzenia. Z perspektywy finansów publicznych, finansów państwa to nie jest dobry pomysł i dobre hasło, że nic co dane nie będzie odebrane i że Tusk realizuje to co... Inni obiecali, sam też obiecał. Ja bym nawet, już pal to, ale ja bym był ostrożny z kolejnymi obietnicami. Mm. I tutaj wisi nad tym Tuskiem najbardziej... Kwota obfita. wolna. Dokładnie. Podniesienie do 60 tysięcy kwoty wolnej od podatku. Na szczęście Tusk to rozsądnie zwekslował na później, bardzo rozsądnie. I ja zakładam, że ten rok to jest moment, kiedy ten nowy rząd się rozpatrzy realnie w stanie finansów publicznych. I jeśli by to miało wchodzić, to dopiero od roku 2025, i liczę na to, że Tusk się z tego jako zręczny polityk wykręci, y, dlatego że y, inaczej, to poza wszystkim, że to byłoby dla nas bardzo korzystne, czy dla wielu z nas, tym chyba dla mnie, y, to... Y, y, ale zarazem obciążało budżet, co mi się nie podoba niepomiernie. To ma to jeszcze jeden aspekt, który wymaga systemowego rozwiązania, mianowicie to do reszty dobije finansowo samorządy. Dlatego że przypomnę, że jednym z najbardziej ubocznych, negatywnych konsekwencji polskiego ładu bo, bo, bo dla nas dobre podniesienie kwoty wolnej od podatku bardzo znaczące, ale to się odbyło głównie nie kosztem rządu, tylko samorządów, którym spadły radykalnie dochody własne. Bo to tam bo trafia. Pisto robił. Ja to piszę w mojej książce. Ta. On to robił z premedytacją. Bo to był nowy pomysł na centralizację Polski, a mianowicie centralizację przez finansowanie. Samorządy by sobie dalej formalnie istniały, byśmy sobie wybierali burmistrzów, wójtów i prezydentów miast, ale oni natychmiast by stawali w kolejce do ministrów, którzy by im przydzielali pieniądze. I teraz, albo gdyby teraz podnieść jeszcze bardziej kwotę wolną od podatku, to trzeba równolegle stworzyć inny, alternatywny system dla samorządów finansowania bo jeżeli nie, to samorządy się staną fikcją jeszcze większą niż w czasach rządów pis Dlaczego? Bo będą już na kompletnym marginesie finansowym i będą wyłącznie skazane na dotacje rządu centralnego. A istotą samorządu jest nie tylko to, że on ma jest wyłaniany tam oddolnie przez obywateli w wyborach samorządowych, demokratycznych, ale i że ma tam różne kompetencje, odpowiada za szkolnictwo, za, 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 za infrastrukturę lokalną, ale przede wszystkim, że ma na to środki. No bo co to jest za władzacz, który nie ma swojego budżetu, tylko wisi na klamce ministra takiego czy innego? I to jest rzecz, która wymaga rozwiązania, i mam nadzieję, że jeśli się Tusk jednak zdecyduje na te 60 tysięcy, to przy okazji temu będzie towarzyszyła radykalna zmiana sposobu finansowania samorządów, czyli danie im dochodów własnych z innych podatków. A nie, nie sądzi pan, że, że Tusk się znowu. Zderzy z po prostu niesprzyjającymi okolicznościami gospodarczymi, że za chwilę się okaże, że nie ma pieniędzy, nie tylko dlatego, że tak podjęto takie, a nie inne decyzje, ale że koniunktura na świecie jest taka, a nie inna, że po prostu pewnych rzeczy się nie da zrealizować już. Tak, takie niebezpieczeństwo istnieje i teraz jest pytanie, czy będzie miał odwagę powiedzieć Polakom, bo on jednak przy tym wszystkim, co tu krytycznie o nim mówiłem, potrafił być też odważny, a wiecie w pewnym momencie zlikwidował większość OFE. Dlaczego? No, dlatego, że budżet po prostu był. W tarapatach Nie potrafił z drugiej strony jakby wynegocjować w Brukseli zniesienia tej procedury nadmiernego deficytu, która dusiła rzeczywiście budżet Polski w czasach jego rządów przez dłuższy czas i ograniczała możliwość rozwoju tej polityki społecznej. Tego nie potrafił załatwić, ale potrafił wziąć pieniądze z OFE. Inna rzecz, że to niestety miało, to było właśnie klasycznie obosieczne, bo to z jednej strony złagodziło kłopoty budżetu, z drugiej strony podważyło wielu tak zaufanie jest. do państwa. To zresztą było... Punktem założycielskim, czy jednym z motywów nowoczesnej Petru. Znaczy, bunt przeciwko temu, pamięta pan polemiki Balcerowicza z Tuskiem, z y, ministrem Rostowskim, y, to, to właśnie praziudłem było to, tego, że wtedy złamano pewną umowę z obywatelami. Inna rzecz, że dokonano korekty absurdalnej reformy y, w tej części rządu Buska, y, która zakładała, że właściwie no, te, te fundusze emerytalne okupowały obligacje, tak. I pobiera... swoje swoje kupony. -y. To, to nie miało sensu, to po prostu był rodzaj pasożyta. Y -y coś być może jeszcze odważniejszego, że podniesiono wiek emerytalny. Tak, to prawda, ale ta akurat reforma, ja uważam, że była trafna, choć oczywiście ona się przyczyniła do klęski platformy, dzisiaj nikt się nie odważy do tego wracać, a ja powiem w ten sposób, ok. Zostańmy przy tym wieku emerytalnym, który jest teraz, ale po pierwsze, stwórzmy cały system zachęt dla pracujących emerytów. By nie korzystać drugie, z tego wieku, tylko. A po drugie, drodzy emeryci, zmartwię was, ale i tak będziecie pracować. Znaczy, mówię o przyszłych emerytach, bo nie wyżyjecie z tej emerytury ZUS-owskiej, ponieważ jednym właśnie z pomysłów na to, żeby ta emerytura była wyższa, był podniesienie wieku emerytalnego. Skoro go nie podnosimy, ta emerytura siłą rzeczy będzie malała. Dlaczego? Ano będzie malała dlatego, że. Z przyczyn demograficznych, jeżeli to jest najprostsza konstrukcja, jeżeli w tej szklance, gdzie dajemy składki, ubywa wody, a w tamtej, gdzie trzeba wy na wypłaty, przybywa, no to siłą rzeczy, no właśnie, nie da się. A znaczy to są szklanki połączone? Tu nie są, a w rzeczywistości są. Jeżeli składek ubywa, albo są na stałym poziomie, ale odbiorców przybywa, bo się społeczeństwo starzeje, yy, emerytur, no to siłą rzeczy średnia emerytura musi być coraz mniejsza. Tak jest, licznik rośnie, mianownik maleje. Więc... Dokładnie. To jest najprostsza matematyka i tu się nic nie wymyśli. Oczywiście do pewnego momentu można zadłużać, kombinować. To prawda, ale w nieskończoność takiego systemu się nie da utrzymać. Zwłaszcza, że to starzenie się, że ta liczba odbiorców będzie lawinowo rosła, bo starzenie się polskiego społeczeństwa, ta jego najbardziej dramatyczna faza dopiero przed nami. O i to jest kolejne zadanie i cieszę się, że w tym rządzie jest specjalny pełnomocnik, który ma się tymi sprawami zająć. Pełnomocnik rządu, pewna pani, której nazwiska w tej chwili nie zapomniałem, bo ale cieszy mnie, bo widziałem już pierwszą rozmowę z nią, zobaczymy, jak ona będzie miała siłę przebicia, bo moim zdaniem, dzisiaj, jeśli nie chcemy, żeby nasi seniorzy na wielką skalę zaczęli na przełomie tej i następnej dekady umierać w swoich domach kompletnie porzuceni, bo, 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 bo na przykład nie mieli dzieci albo te dzieci wyjechały, to trzeba zacząć wielki program budowy domów opieki. Nie tylko takich klubów seniora, co oni tam sobie przychodzą na parę godzin, żeby sobie tam spędzić miło czas, tylko całodobowych domów opieki. Gdzie żyją po prostu. Tak, gdzie oni po prostu będą dożywać swoich dni, bo inaczej będą masowo umierać, no na szczęście nie pod mostami, tylko w swoich być może niestety nieogrzewanych mieszkaniach, bo wcześniej im wyłączą ogrzewanie, bo nie będą w stanie zapłacić za ogrzewanie. I to jest realna perspektywa dla Polski, jeśli nie zostanie uruchomiony możliwie szybko wielki... Program budowy, który musi być programem rządowym, ale wspierać je samorządu, bo to trzeba budować. No właśnie, tu trzeba najpierw wytypować te rejony, bo to się da przy odpowiednim analizach, gdzie tych seniorów będzie najwięcej. To jest pewna realna perspektywa dla Polski w ciągu 20 lat. No ja liczę, że zwłaszcza Polska 2050, znowu tu pochwalę, skoro ma taką ładną nazwę, że myśli o Polsce w połowie tego wieku, a nie tylko w perspektywie najbliższych 4 lat, no to proszę bardzo. No to skoro myślimy o takiej perspektywie kilku dekad i rozmawiamy o programach, wielkich programach budowy, to chciałbym zapytać, czy powinniśmy zostać, czy zerwać z CPK? Ja powiem tak, no czyli ja się nie chcę wypowiadać kategorycznie w tej sprawie, natomiast chcę zwrócić uwagę, że CPK ma dwa wymiary. To jest ten. Megaport lotniczy w Baranowie, i to są szybkie koleje. Nie mam cienia wątpliwości, że Polska potrzebuje szybkich kolei. Nie wiem, czy do Baranowa, ale szybkie koleje powinny być zbudowane z bardzo wielu powodów. Co do cepek samego portu lotniczego, ja się nie chcę wypowiadać. Może z jednym wyjątkiem. To znaczy, gdyby było prawdą, jak twierdził pan Chorała i paru innych, ja bym to zweryfikował, że ten port dałoby się zbudować w miażdżącej większości za środki zewnętrzne, czyli inwestorzy zagraniczni by rzeczywiście przyszli. I nie byłoby to angażowanie budżetu państwa polskiego. W... Poza jakimś ograniczonym, bardzo mniejszościowym, wyraźnie, to być może warto się nad tym zastanowić. Ale jeżeli to ma być głównie przedsięwzięcie finansowane z budżetu państwa, to moim zdaniem, wydaje mi się, że wobec innych wyzwań Polski na to nie stać. I nawet jeżeli my stracimy jakieś legendarne możliwości zarabiania, to my dzisiaj potrzebujemy przede wszystkim pieniędzy na energetykę i to jest niezwykle dramatyczne wyzwanie ratowanie naszej energetyki i zaraz za tym obrona narodowa. To są dwa absolutnie priorytetowe zadania, na które powinny iść środki. Publiczne w możliwie szerokim zakresie, a trzecim to jest ta polityka senioralna, o której mówi. Jak do tego mądrze, panie profesorze, politycznie podejść? Na przykład do programu rozbudowy czy modernizacji e, energetyki polskiej. Oczywiście budujemy, powinniśmy zbudować w końcu elektrownię jądrową, powinniśmy zmodernizować sieci przesyłowe. Jak politycznie do tego podejść, żeby to się w Polsce w końcu udało, żeby to był pomysł nie konkretnej ekipy Donalda Tuska, tylko żeby to był pewien konsensus, który sprawi, że jak przyjdą nowi, ktokolwiek to będzie, to to nie będzie jednoznacznie skreślone. I tak by teraz jednoznacznie nie skreślono na przykład pewnych kontraktów zbrojeniowych. No więc właśnie, no to jest kwestia dogadania się i przede wszystkim oceny tego, co zostaje po bo ja uważam, że te projekty energetyki jądrowej, ja, czy ja nie znam szczegółów, ale wydaje mi się, że są sensowne, powinny być kontynuowane, być może nawet trzeba odpalić kolejne, bo ja do projektów energetyki jądrowej miałem jedno zastrzeżenie, a mianowicie uważałem, że PiS kompletnie nie wykorzystał relacji z Francją, która jest liderem w Unii Europejskiej, jeśli chodzi o energetykę jądrową. Poszedł w kierunku Korei. Nie chcę wnikać w szczegóły, bo tego nie znam, dlaczego to zrobiono, ale ja uważam, że także w interesie geopolitycznym Polski w ramach Unii Europejskiej leży rozpoczęcie także projektów jądrowych z Francuzami. Nie tylko z Amerykanami. I nie tylko z Koreańczykami, ale to powinno być wszystko kontynuowane. Natomiast być może bo problem polega na tym, że tam głównym problemem jest czas. Znaczy, że ta energetyka jądrowa, jak wiemy, to jest 10 lat, to jest absolutne minimum. Chodzi o kilkanaście lat, zanim taka elektrownia powstanie. W związku z tym my tak naprawdę potrzebujemy też programu ratunkowego na najbliższe lata, czyli do końca tej dekady. I to musi być na dwóch poziomach. Po pierwsze, sieci przesyłowych, żebyśmy mieli gwarancję, że w razie czego, gdyby nam te bloki węglowe zaczęły, nie z powodów ekologicznych i wymogu Unii, tylko z powodów technologicznych, technicznego zużycia padać, to żebyśmy byli w stanie importować szybko prąd z zagranicy. Bo ja nie jestem pewien, czy jesteśmy w stanie tak. zwiększyć ten import. Nie znam się na tym, ale niektórzy twierdzą, że te sieci przesyłowe nie są w najlepszym stanie i to trzeba absolutnie, to jest absolutnie najbardziej priorytetowe zadanie. A w drugim obszarze to jest kwestia, no właśnie na przykład y, 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 uruchomienia oczywiście tych odnawialnych źródeł energii i wykorzystywania ich lokalnie tam, gdzie jest to możliwe. No na przykład y, y, basen w Warszawie, z którego korzystam, bardzo się cieszę, w końcu budują instalację fotowoltaiczną i za chwilę podejrzewam, że on przez część roku będzie ogrzewany już nie z sieci, tylko w oparciu o, o właśnie o tą lokalną sieć. Więc to trzeba rozwijać. No, tu nie odkryje Ameryki, nie kryję, że bardzo mi się zmartwiła ta pierwsza historia z, z słynnymi ustawą o zamrażającą ceny prądu, do której wsadzono te wiatrakowe przepisy. To była pierwsza porażka znacząca kordonowej koalicji. Pani Henning-Kloska dostała drugą szansę i mam nadzieję, że jej nie zmarnuje. Bo ja byłem za tym, żeby ktoś kto inny dostał tą drugą szansę, bo ja generalnie uważam, że politykom nie należy dawać drugiej szansy, no ale ja jestem brutalny, więc, więc ona dostała drugą szansę, i mam nadzieję, że jej nie zmarnuje, to znaczy, że rzeczywiście ta ustawa właściwa wiatrakowa będzie przygotowana sensownie i będzie próbowała godzić rzeczy dwie trudne, to znaczy interes lokalnych społeczności, które nie chcą mieć tych wiatraków, blisko siebie z interesem ogólnym, gdzie to, to po prostu jest nam potrzebne. Oczywiście ja można powiedzieć najszybciej budować na, na Bałtyku, tak? Tam Orland buduje I mam nadzieję, że tutaj też to będzie kontynuowane, że, że kiedy już prezes Obajtek odejdzie, to nie wszystko, co on zaczął, zostanie wyrzucone do kosza. Choć yy, yy, niewątpliwie tam w Orlenie też są trupy w szafie. A niedobrze byłoby to rozwiązać w taki sposób, że dla takich projektów, jak właśnie na przykład wieloletnia budowa elektrowni jądrowej, stworzyć jakiś. Międzypolityczny, międzypartyjny, ponadpartyjny zespół i, i zaprosić ludzi, którzy byli przed chwilą na przykład w rządzie PiSu, żeby kiedy PiS odzyska władzę, być może za cztery, być może za osiem, być może za dwa lata, to, 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 nie będą, to będą też ludzie, którzy sami podejmowali te decyzje. Trochę we współpracy z ekipą Tuska. Całkowicie się zgadzam. To jest to myślenie, tylko że ono się kompletnie, ono zostało anihilowane z polskiej polityki, kiedy się zaczęła tak naprawdę polaryzacja po 2005 roku, a zwłaszcza od Smoleńska. I gdybyśmy wrócili do takiej sytuacji, która była rzeczywiście w latach 90., -tych. tutaj najlepszym dowodem na moim kanale lada moment będzie odcinek o, o drodze Polski do Unii Europejskiej. Ja tam opowiadam, jak kolejne ekipy, które też walczyły ze sobą bardzo. Ostro, kontynuowały to przygotowania. Mimo, że tam się zmieniali ministrowie, oni ze sobą współpracowali. Na przykład ci kolejni negocjatorzy, pan Kułakowski, później pan Truszczyński, oni nie byli wrogami. Oni nie mówili, nie prze jak pan Truszczyński, który był z obozu postkomunistycznego, nie powiedział, że tu pan Kułakowski to wszystko źle robił, ja to wszystko wracam do góry nogami. Nie. To był pewien element kontynuacji współpracy i myśmy powinni rzeczywiście w takich strategicznych obszarach wrócić do tamtego modelu. No ale czy to jest możliwe? No to od Z dzisiejszej perspektywy ta historia, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. No o tym właśnie To mówię. wydaje się jakiś cud. Znaczy, my sobie tak. trochę nie, nie, niebywałe, że kiedyś mogliśmy się tak dogadać, że oni potrafili się tak dogadać. Nie, no, bo wie pan, bo panował konsensus, który jeszcze na szczęście mamy w sprawie NATO i jednak mimo wszystko polityki na wschodzie, znaczy wobec Rosji. Jednak nie ma kogoś, kto by dzisiaj, może pan Braun, ale na szczęście on jest już moim zdaniem jedną nogą poza polską polityką, to by powiedział, nie, no cała ta polityka proukraińska jest błędna, musimy dojechać do Zobaczcie, Orban robi takie świetne interesy z Kremlem. Gra, no bo rzeczywiście, jak się patrzy na to z wąskiej perspektywie, to Orban jest szalenie skuteczny. On gra, proszę zwrócić uwagę, ostatnio wszystkie swoje problemy z Krajowym Planem Odbudowy rozwiązał. Dlaczego? Bo wyszedł na moment z sali obrad Szczytu Rady Europejskiej i w ten sposób nie musiał wetować, ale nie musiał też popierać zaproszenia Ukrainy do rokowań. Ale tą właśnie wyjściem wymusił 10 miliardów euro dla Węgier. I można powiedzieć, że to jest szalenie skuteczna polityka. No tak, tylko tylko to jest polityka moim zdaniem niezwykle ryzykowna, ponieważ na końcu tej polityki może być Węgry, które będą ziemią niczyją, a właściwie ziemią chińsko-rosyjską. Poza wszystkim Węgrzy mają trochę inne położenie, inną historię. Niemniej jednak też doświadczyli, trochę mnie dziwi, to znaczy skala cynizmu Urbana jest niewyobrażalna. Natomiast ja bym nie chciał, żeby polska polityka szła tym tropem, bo, bo, bo wielu jest takich, którzy to uważają za realizm właśnie właściwy, żebyśmy powinni tak grać. Nie, a czy my musimy sobie zdawać sprawę, że dla Putina jesteśmy celem numer dwa po krajach bałtyckich. A czy jeżeli opanuje Ukrainę, natychmiast zajmie się krajami bałtyckimi i my siłą rzeczy zostaniemy w to wciągnięci. My się od tego nie wywiniemy. Nawet gdyby tu pan Brown zaczął jakieś negocjacje. Więc, więc nie daj Bóg zresztą, żeby mógł takie negocjacje prowadzić. Więc tu trzeba powiedzieć jasno, my możemy być bardziej elastyczni. W tej książce też piszę, wrócę do niej jeszcze raz, o tym, że myśmy za daleko poszli pod rządami PiSu, że tak powiem w spolegliwość wobec Amerykanów, tak to oględnie ujmę, ale to nie znaczy, że alternatywą na to jest dokładna odwrotność, to znaczy, bo polityce zagranicznej jak w niczym potrzebna jest niezwykła subtelność, delikatność, ostrożność, więc nie można się tu miotać od ściany do ściany i mam nadzieję, że Tusk też będzie to rozumiał i już nie będzie tak proniemiecki jak był za czasów swoich pierwszych rządów, bo on był proniemiecki. To nie jest ja nie mówię tego teraz, że ja mnie przekonuje. PiS są obsesją, że Tusk jest niemieckim agentem, co ostatnio prezes Kaczyński powiedział. Nie, bo to jest absolutnie nieprawda. Natomiast Tusk, moim zdaniem, zbyt mocno związał polskie interesy w czasach, jak był poprzednio premierem, z interesem Niemiec. A nic za to nie uzyskał. Na tym polega problem, bo gdyby on jeszcze coś ugrał to ja bym jeszcze był skłonny ten, ten jego, powiedziałbym, ścisłe związanie z Merkel uznać, ale on nic nie załatwił na czele z Nord Stream 2. Nie był w stanie nawet tego zablokować. Mimo, że Merkel cały czas go komplementowała jako wielkiego przyjaciela i właściwie głównego partnera na wschodzie, to jednak cały czas mówiła, no ale wiesz Donald, ten Nord Stream 2 to jest projekt biznesowy, co było kłamstwem w żywe oczy. To był projekt geopolityczny Putina, który niemiecka elita legitymizowała. Więc, a po czym prezes Kaczyński powiedział, że my z Niemcami jesteśmy na wojnie na wszystkich frontach. I to jest właśnie taki przykład miotania się od ściany do ściany i mam nadzieję, że to już w polskiej polityce zagranicznej ten etap mamy za sobą. No Może Radek Sikorski będzie takim umiarkowanym, niemiotającym się ministrem. Zobaczymy. Wie pan, ja nie kryję, że ja jestem bardzo zainteresowany tym, jak będzie ta polityka w jego wykonaniu wykonała, ale nie chcę go recenzować jestem. ani negatywnie, ani pozytywnie. Chce pan poczekać i dać szansę. Nie kryję, że było to dla mnie największe zaskoczenie. Dlaczego? No Dlatego, że jednak on miał wiele tak zwanych, już po tym jak przestał być ministrem spraw zagranicznych, wpadek. I wydawało mi się, że raczej Tusk będzie szukał kogoś nowego, kto nie miał tak z sobą takich wpadek. No ale Tusk najwyraźniej ma słabość do Sikorskiego, dał mu drugą szansę. Zobaczymy jak my na tym wyjdziemy jako kraj. Wspomniał Pan o KPO. To co? To jednak to decyzja polityczna Komisji Europejskiej? Zmienił się rząd i po prostu są pieniądze? Właściwie tylko tyle trzeba było? Żadnych kroków miliowych? Miliowy? Znaczy, Wie na razie jest tak, że myśmy, jak twierdzi sam PiS, dostali 5 miliardów, które podejście tak byśmy dostali, nawet gdyby Morawiecki stworzył rząd. Zobaczymy, co będzie dalej, ale tak, nie mam cienia wątpliwości, że Komisja Europejska nie była tu bezstronna, ale też nie sądzę, żeby nam to w całości wypłacono, jeśli się nic nie zmieni w polskim wymiarze sprawiedliwości na poziomie ustawowym. No bo na razie mamy zmiany kadrowe i... To jest oczywiste, że Komisja Europejska sympatyzowała z kordonową koalicją, zanim ona powstała z jej zwycięstwem i sympatyzuje z rządem Tuska i że Tusk także z racji no czysto personalnych ma nieporównanie lepsze kontakty w Brukseli od rządu pis I to, to jest jakby no jasne, nie trzeba nikogo przekonywać. Pytanie, co my z tego będziemy mieli? No to czas pokaże. Ja uważam to za otwarte. Poczekajmy, zobaczymy. I w każdym razie ja wiem, że Polsce te pieniądze są bardzo potrzebne, bo to będzie to koło napędowe gospodarki, a to umożliwi utrzymanie tych wszystkich programów społecznych, a być może nawet rozbudowę, zwłaszcza tego programu senioralnego, bo o ile na obronę narodową pieniądze się znajdą, na energetykę się będą musiały znaleźć, bo będzie wisiało widmo blackoutu, to już na tą politykę senioralną będzie najtrudniej, ale taką normalną politykę senioralną, a nie dawanie właśnie kolejnych trzynastek i czternastek, bo o to mam do PiSu największe pretensje. PIS, nikt tak nie oszukał polskich emerytów jak PIS, dając im te marne złote i iluzję, że im się żyje lepiej, podczas gdy służba zdrowia była w coraz gorszym stanie, a przede wszystkim nie budowano dla tych emerytów pewnej perspektywy, co z nimi będzie za parę lat, kiedy rzeczywiście już będą zupełnie zniedołężniali. A to dzisiaj jest naprawdę główne wyzwanie dla państwa polskiego. Nie kolejne naste emerytury. Które ci emeryci rzeczywiście wydadzą, bo ja nie twierdzę, że im się żyje dobrze, bo im się nie żyje dobrze, bo generalnie państw, które mają bogatych zadowolonych siebie emerytów, na świecie było niewiele i na przykład, jak słyszę, ci niemieccy emeryci już najlepsze lata mają za sobą, bo tam też jest ten sam problem, prawda, że te emerytury już nie są takie tłuste jak kiedyś i na Wyspach Kanaryjskich gdzie indziej będzie ich coraz mniej. Natomiast, no niestety, polskich emerytów to minęło i raczej Wyspy Kanaryjskiej niestety nie grożą. Natomiast grozi im to, co powiedziałem. Więc, więc tutaj jest kwestia po prostu szukania środków I dlatego nam te unijne pieniądze są dramatycznie potrzebne, i jest odpowiedzialnością PiSu, żebyśmy przez pana Ziobrę i jego fantasmagorię, obsesję stracili dwa lata, nie biorąc tych pieniędzy. Część tych pieniędzy już bezpowrotnie straciliśmy, niestety, z powodu uporu jednego człowieka którego drugi człowiek tolerował. Znaczy tym biednym był pan Ziobro, a tolerował go Kaczyński. Bo Morawiecki prawdopodobnie by się pana Ziobry chętnie pozbył i pewne rzeczy uruchomił, no tylko nie miał możliwości, nie miał dość siły przebicia, nie potrafił, znałem, Kaczyńskiego postawić pod ścianą. Dlaczego? No bo ciągle liczył na tą sukcesję po Kaczyńskim i chyba się jej nie doczeka. A kto będzie takim sukcesorem? Czy możliwe, że zwykły dzisiaj poseł niesamowite po prostu Mateusz Morawiecki, czy może prezydent Andrzej Duda, kiedy przestanie być prezydentem, będzie chciał przejąć jakoś schedę, może zagospodarować środowisko? A czy mam wrażenie, że minister Mastalerek bardzo by chciał, żeby Andrzej Duda zagospodarował. Pytanie czy sam Andrzej Duda chce, a przede wszystkim czy będzie to potrafił zrobić. Nie kryję, że jestem sceptyczny, ale te półtora roku o tym rozstrzygną. Bo albo Andrzej Duda pokaże nam się rzeczywiście jako polityk dojrzały, albo będzie tak jak przez ostatnie ponad Lat, czyli polityk chwiejny, który jednego dnia robi to, drugiego tamto, niezdecydowany. Być może się zmieni, być może nie. Na razie ja nie widzę w nim zadatków na lidera partyjnego. Z kolei Morawiecki ma inny problem, a mianowicie ten majątek. Poza wszystkim innym. Naprawdę w PiSie też zrozumieli, że mają człowieka, który ma majątek powyżej 100 milionów. Prawdzie formalnie ma jego żona, ale, ale jednak i on się nijak nie nadaje na lidera takiej partii jak PiS z tym majątkiem. A nie sądzę, żeby go chciał rozdać ubogim, co byłoby niewątpliwie spektakularnym gestem, więc no więc na tym polega problem. No, zostaje cała reszta i tutaj na razie ja tam nie widzę nikogo wyraźnego. No widać, że prezes ostatnio na Błaszczaka bardzo stawia, ale też jakoś wydaje mi się, że, że, że to nie, 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 nie zadziała. Czyli inaczej mówiąc, prezes tam kogoś namaści, ale ja nie sądzę, żeby ten ktoś namaszczony przez prezesa się utrzymał i raczej tam się się zacznie kryzys sukcesyjny, z którego się ktoś wyłoni, bo tak jak powiedziałem, ten sposób myślenia o Polsce jest i będzie obecny dalej, on nie zniknie, tylko sobie gdzieś w drodze żywiołowych procesów. no, Zanim Kaczyński doszedł do czego doszedł, były całe lata 90. Cała galeria różnych polityków próbowała właśnie tą, ten obóz myślący post-endecko, tak to nazwijmy, jakoś skomasować, skupić wokół siebie. Udało się to dopiero Kaczyńskiemu na początku XXI wieku. W drugim podejściu razem z bratem, zresztą dzięki bratu Lechowi jego popularności. Ale, ale wie ma, być może po odejściu Kaczyńskiego PiS czeka taka wielka smuta kilkuletnia i dopiero po niej się wyłoni ktoś, kogo my w ogóle jeszcze nie wiemy, że on jest. A może to będzie pan Czarnek, który można powiedzieć byłby gorszą wersją Kaczyńskiego, bo on w sensie poglądu, jest taką, taką Kaczyńskiego tak forowo, tak mu się podobał, bo to jest taka karykatura Jarosława Kaczyńskiego. Znaczy on powtarza te wszystkie schematy myślowe Kaczyńskiego, tylko w formie wyrazistszej, wyjaskrawionej i w tym sensie jest dla mnie karykaturą Kaczyńskiego, ale najbardziej udaną w porównaniu z tymi innymi. tam. Mhm. A kiedy się skończy miesiąc miodowy Kordonowej Koalicji i o co się, o co się mogą w pierwszym punkcie rozbić? I pan no na tym najbardziej ogólnym poziomie to oczywiście jest kwestia wyborów prezydenckich, natomiast niewykluczone, że za chwilę wybuchnie spór o jakąś sprawę, no, yy, powiedziałbym, która dla, będzie dla nas zaskoczeniem. Yy, wie pan, yy, jak. Pan prześledzi tą książkę, tam opowiadam o kryzysach kolejnych koalicji. To zawsze były jakieś w pozoru drobne sprawy, które dla większości ludzi były niezrozumiałe. No, z odległej, bardzo odległej przeszłości koalicja SLD-PSL, ta pierwsza po wyborach 93 roku, pierwszy wielki konflikt dotyczył prywatyzacji Banku Śląskiego. Prawda? Wie o co tam chodziło, to zainteresowani doczytają. Ale do czego zmierzam? To znaczy, to może być problem z jakąś decyzją, to może być jakaś ustawa nowa, właśnie o wiatrakach, na przykład, albo to może być kwestia na przykład tych ustaw naprawiających wymiar sprawiedliwości. Yy, widać, albo to może być jakaś kwestia światopoglądowa, tak, no, na właśnie. przykład ustawa tak. o związkach partnerskich, chociaż ja nie sądzę, żeby to było procedowane w pierwszej kolejności, ale to jest możliwe. To jest możliwe. Kwestia no, aborcji, tak? Lewica będzie stale do tej aborcji wracała. Nie sądzę, żeby to Hołownia z Kosiniakiem kiedykolwiek poparli w takiej wersji radykalnej. z drugiej nie sądzę, żeby się z drugiej strony zdecydowano na referendum yy, w sprawie aborcji, aczkolwiek ja bym w sprawie referendum nie w ogóle w wielu sprawach aborcji, ale też i kadencji prezydenta, co byłoby zresztą horrendalne, ale nie, nie skreślał, bo przypomnę wypowiedź profesora Marka Chmaja sprzed paru tygodni, jednego z prawników, niewątpliwie związanych z Platformą Obywatelską, gdzie rozważał, jak można by prawnie dążyć do skrócenia kadencji prezydenta Dudy, a tu niewątpliwie takie pomysły się będą nasilały w rytm tego rozwoju, rozwoju konfliktu kabitacyjnego. No i jednym z pomysłów był pomysł właśnie... Żeby zrobić referendum dotyczące skrócenia kadencji prezydenta. Moim zdaniem to jest niezgodne z konstytucją, no ale to nie przeszkadza, żeby zrobić takie referendum. A może w ogóle powinniśmy zacząć ćwiczyć referenda na początku od jakichś takich drobniejszych spraw, bardziej samorządowych, dotyczących lokalnych społeczności i decydować, uczyć się przejmowania. Zdecydowanie tak. Ja bym właśnie zaczął, to jest właśnie też pomysł opisany w tej naszej książce, umówmy się na Polskę, żeby zacząć nie od wielkich referendów właśnie, aborcja i tak dalej, mhm. tylko drobnych, lokalnych referendów na temat, że mamy jakąś kwotę w gminie i na co ją przeznaczyć. I oczywiście na początku mniejszość by chodziła, ale gdyby na przykład był tak, raz do roku ro, dzień referendalny, co Kukiz proponował, to akurat jedna z nielicznych jego sensownych propozycji, żeby raz do roku był dzień referendalny, Polacy głosują. Najpierw głosują w sprawach lokalnych, później regionalnych, a może później z czasem ogólnokrajowych. I raz do roku mamy taki dzień referendalny. I rozstrzygamy tam, mówię, różne sprawy. Przy czym, żeby była jasność, ja jestem zwolennikiem referendów, tak zwanych stanowiących, a nie opiniodawczych. Różnica, wyjaśniam od razu, polega na tym: referendum opiniodawcze polega na zadaniu ogólnego pytania, no takie jak to nieszczęsne referendum, które nam PiS urządził, karykaturę niestety, referendum przy okazji 15 października. Natomiast stanowiące to jest konkretny akt prawny. Czy jesteś za jego przyjęciem, czy nie? I na poziomie regionalnym, no to może być na przykład, czy lokalnym, na przykład decyzja o tym, czy popieracie e, konkretną decyzję przeznaczenia takiej i takiej kwoty na budowę na przykład e, nowego obiektu użyteczności publicznej, basenu, albo drogi, albo, albo mostu, czegokolwiek. Prawda? I to jest zero-jedynkowe. To przechodzi albo nie. Nie ma tu żadnych sporów interpretacyjnych, bo to jest jednoznaczne. Albo to przechodzi jest realizowane, albo nie przechodzi nie jest realizowane. Natomiast nie może tak być, że diabeł tkwi w szczegółach, bo odpowiedź na pytanie na przykład o uszczelnianie granicy czy tam, prawda, wyprzedaż słynną majątku, no to było już absolutnie kuriozalne, tak. bo pytanie referendalne nie może być, zawierać sugestie odpowiedzi. Tymczasem, jeśli kogoś się pyta, czy jesteś za wyprzedażą majątku narodowego, pojęcie wyprzedaży Wyprzedaż, od razu tak. się kojarzy pejoratywnie, negatywnie. No. Niestety Jarosław Kaczyński choć twierdził, że jest zwolnikiem demokracji, wyrządził demokracji ogromne szkody, także i na tym obszarze. Znaczy, tak jak zresztą wcześniej Komorowski. Mamy z referendum taki problem, że ostatnie referenda były ordynarnie wykorzystywane przez polityków do bieżącej gry politycznej kompromitowane. I to niestety jest dzieło i Bronisława Komorowskiego z jego niesławnym referendum po pierwszej turze wyborów prezydenckich w 2015. I jest to dzieło pana Kaczyńskiego po nieszczęstym referendum z 15 października, które na szczęście nie uzyskało tych 50% obecności frekwencji i nie mamy z tym problemu. Bo teraz PiS krzyczał, że nie można robić tego czy innego, bo ponad 50% Polaków prawda, powiedziało to. Czy tamto na szczęście większość Polaków Zrozumiała, poza właściwie elektoratem pisowskim, że to jest fałszywa droga, to jest pułapka. Więc tu, tu, tu doceniam jakby jednak ten instynkt polityczny Polaków, że się nie dali w tą pułapkę wciągnąć, bo ja byłem przekonany, że jednak będzie ponad 50% frekwencja, przy zwłaszcza 74% frekwencji w wyborach do Sejmu. Na szczęście tak się nie stało. Czy myśli pan, panie profesorze, że będziemy mieli w Polsce, jak mówi PiS, po raz pierwszy od wielu lat więźniów politycznych? Iwan, czy chodzi o sprawę Kamińskiego i Wąsika. Ja, ja powiem tak, ja jestem przeciwnikiem ich wsadzania do więzienia za to, co zrobili, natomiast uważam, że powinni być pozbawieni praw publicznych, czyli nie powinni być parlamentarzystami, nie powinni być politykami, ponieważ oni ewidentnie nadużyli władzy. Natomiast nadużyli jej w intencji walki z korupcją, moim zdaniem źle pojmowanej, dlatego że ja długo się zastanawiałem, czy prowokacja policyjna, bo w że co jest praźródłem. No, lokacja policyjda. Czy można po prostu ludzi testować w ten sposób, że się ich próbuje poddawać próbie wręczenia że się, i łapówki? Że się kreuje okazję. Ja tak, tak. I ja powiem tak, ja dość długo uważałem, że tak trzeba robić, że to jest właśnie jeden z mechanizmów może najważniejszych walki z korupcją. Teraz już tak nie uważam, zmieniłem w tej sprawie zdania, bo widzę, jak to jest ogromne pole do nadużyć. To znaczy, że, bo ja generalnie uważam, że idea, że od osób publicznych wymaga się więcej, jest słuszna i że być może za takie same przestępstwa osoby publiczne powinny otrzymywać wyższe wyroki niż zwykli obywatele. Natomiast nie uważam, żeby każdego urzędnika państwowego należało poddawać takiej próbie, że mu przysyłamy, oczywiście tego nie do każdego, ale tam sobie typowano. I tu już się zaczyna element gry, że się pojawia, prawda, oferent udający jakiegoś szemranego biznesmena, a to w istocie rzeczy panowie Wąsik i Kamiński za. Natomiast nie uważam, żeby na to mieli iść na dwa lata do więzienia, natomiast uważam, że powinni być na lat kilka pozbawieni praw publicznych, czy powinni być usunięci z polityki, tylko że to wszystko powinno się zadziać kiedy. W czasach pierwszych rządów, znaczy rządów platformy. No bo rzecz sięga, przecież przypomnijmy, też opisanej w tej książce Afery Gruntowej, tam jest też wersja inna z panią Sawicką, to był ten sam element działań CBA po jego powstaniu. Czyli to są rzeczy sprzed kilkunastu lat, i to pokazuje, jak dramatycznie Złe jest państwo polskie od strony wymiaru sprawiedliwości, bo podobnie było z Leperem, który też jest w tej książce bardzo szeroko opisany. Otóż tak się złożyło, że kiedy Leper dostał w końcu wyrok za oszczerstwa, które wygłaszał w Sejmie w 2001 roku, w końcu 2001 roku, to właśnie został wicepremierem w rządzie w Kaczyńskiego. I, to, i to, to jest absolutnie problem, który mamy fundamentalny. Nie mogą być sprawy tego rodzaju rozpatrywane. Przez kilka, już nawet kilkanaście lat. To jest absolutnie chore, i coś z tym trzeba próbować zrobić. Czyli inaczej mówiąc, ja bym bardzo chciał, żeby, żeby polski wymiar sprawiedliwości w końcu zaczął być naprawiany, a ta konkretna sprawa, moim zdaniem, kończy się ułaskawieniem ze strony Andrzeja Dudy. Oni nie pójdą w, do więzienia, a jeśli pójdą, to na bardzo krótki. Czyli przyzna się prezydent do tego, że wcześniej błędnie ułaskawił i ułaskawił drugi raz? Nie wiem, czy się przyzna, bo on powie, że to jest powtórzenie tego samego aktu, który raz był... to. I na rzecz, żeby... Ja uważam, że on wtedy zrobił błąd. Znaczy, bo to jest spór między prawnikami, tak. ja w to nie chcę wchodzić, tak. ale mnie się mhm. wydaje oczywiste, że ułaskawia się od prawomocnego wyroku. Wtedy prawomocnego wyroku nie było, natomiast była ogromna chęć Jarosława Kaczyńskiego, którego prezydent Duda niestety wtedy oblał jeden z pierwszych egzaminów niezależności, a mianowicie, że on bardzo chciał mieć pana, głównie chodziło o Mariusza Kamińskiego w rządzie. No, jak nie miał wyroku drugiej instancji, nie wiadomo kiedy ten wyrok e, miałby nastąpić, a miał wyrok w pierwszej instancji dla siebie niekorzystny, no to, no to był problem. tak? Problem się rozwiązał, bo prezydent Duda ułaskawił. Ale wtedy prezydent Duda powinien był powiedzieć panu prezesie: panie prezesie, ja doceniam co pan zrobił, dlatego że mi został prezydentem. Ilekroć pan mi przedstawi rzeczy niebudzące wątpliwości prawne, służące dobru tego kraju, ja to podpiszę. Ale to absolutnie nie mieści się w mojej logice, a to ja jestem też prawnikiem, więc to była rozmowa między dwoma prawnikami. Bo obaj mają doktoraty z prawa, choć mówiąc szczerze, nie wiem, który gorzej to prawo rozumie, no ale to jest inna sprawa. Profesor Antoni Dudek, historyk, politolog Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, youtuber, autor kanału Dudek o historii. Nie obrażasz się bo na, to, na to określenie youtuber czuję się Nie, dlaczego? Tutaj. Ja uważam, że YouTube jest jednym z najważniejszych narzędzi w rozwoju demokracji. Jedyne co mnie martwi to nadmierna zależność od tej jednej firmy. To nie o, kryje. Ten. Wolałbym, żeby, żeby to było bardziej spluralizowane i będzie, spokojnie. Ha, no i przede wszystkim autor, proszę Państwa, najnowszej książki o najnowszej historii Polski, choć to wznowienie, to kolejne... No, dopisane... ale to jest bardzo radykalnie inne wydanie, nie tylko Polegające na tym, że ten ostatni rozdział ponad stustronicowy o rządach pisu jest całkowicie nowy, ale też wcześniejsze fragmenty tej książki zostały istotnie przerobione. Wystarczy ktoś, kto ma poprzednie wydanie porównać spis treści i zobaczy różnicę już na poziomie spisu treści. Historia polityczna Polski 1989-2023. Najświeższe rzeczy pan profesor opisuje w książce, i także poświęca swój czas, za co jesteśmy wdzięczni, by te najświeższe rzeczy komentować w szarym wydaniu programu. Dida Skalia, panie profesorze. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Zachęcam by subskrybować kanał, by polubić tę rozmowę i by skomentować się, szczególnie jeśli Państwo się nie zgadzają z jakimiś sądami i opiniami, bo chętnie te komentarze od państwa czytam. Pan profesor też czyta. Ja też czytam, i oczywiście tam, gdzie akurat na tym nie komentuję, ale na swoim komentuję i odpowiadam, o ile oczywiście nie jest to klasyczny hejt, bo trzeba powiedzieć, że hejt w Polsce jest wszechpotężny. Ma się dobrze. Niestety. Ma się dobrze. Dużo życzliwości, spokoju Państwu także życzę w tym nowym 2020 już roku czwartym. Przepraszam, przestawiłem się już w głowie, by tego hejtu na różnych polach i w różnym zakresie było jak najmniej. Patryc, już wyżga, dziękuję i zapraszam na kolejne Lidaskanie tymczasem.